Siemanko, tu znowu Szybki. I Paula. Witamy w kolejnym filmie Szybkich Podróży. 30 lipca 2021 roku wyruszyliśmy w długą podróż. Bardzo długą podróż, która miała na celu zmienić życie 3-letniej Oliwki z mózgowym porażeniem dziecięcym. Nie spodziewaliśmy się jednak, jak bardzo odmienimy tym samym nasze własne życie. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i przeżyj tą przygodę razem z nami. Słuchajcie, kochani, 3 tygodnie temu rzuciłem robotę, żeby stać się zawodowym podróżnikiem i chyba to nastąpiło. Jesteśmy przy Trójstyku, Ukraina, Polska, Słowacja i lecimy do takiego samego Trójstyku, tylko Polska, Czechy, Niemcy. 1200 km w marszu charytatywnym. Zaraz wam poopowiadam trochę więcej, tylko wystartujemy sobie tradycyjnym lizankiem, co? Liżemy Ukrainę. I idziemy polizać Niemcy. Startujemy z Bieszczad, lecimy za Bogatynię, przez całą Polskę w marszu charytatywnym dla Oliwki, 3-letniego wcześniaczka urodzonego z mózgowym porażeniem dziecięcym. Oliwka nie może chodzić i idę w marszu charytatywnym 1200 km, żeby Oliwka mogła chodzić. Planuję skończyć marsz w pierwszej połowie września, po jakichś 5-6 tygodniach. Także tak wyszedłem na szlak na półtorej miesiąca łażenia codziennie, dzień w dzień. Ale słuchajcie, dzisiaj to jest tylko przymiarka. Dzisiaj jestem tutaj sam. Jutro przyjeżdża do mnie Paula, moja kochana. I dalej lecimy we dwójkę przez następne 16 dni. Mam nadzieję, że przejdziemy wtedy główny szlak Beskidzki, a dalej pozostałe 700 km będę leciał już sam. Jak na razie na Wielką Rawkę, czyli tą górę przed nami, z niej są cudowne widoki i później w dół do Ustrzyk. Pogoda dopisuje, ale jeszcze przed chwilą było bezchmurnie, zaczyna się chmurzyć. Wcale się nie zdziwię, jak zaraz będzie burza, tak za 2 godzinki. No i widoczki z Wielkiej Rawki, moim zdaniem jeden z najlepszych punktów widokowych w polskich Bieszczadach. Tutaj na dole Ustrzyki Górne, tam za chwileczkę sobie schodzimy. Tarnica w tle, tam będziemy jutro razem z Połoniną Caryńską. To też jest plan na jutro i dalej Połonina Wetlińska. Myślę, że Wielka Rawka z takimi widokami to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć troszeczkę o finansowaniu tego marszu, kochani. Idę dla Oliwki z pomocą Decathlonu Polska i tutaj szczere podziękowania dla sklepów Decathlon Wrocław, Nowy Sącz, Legnica i Szczawno-Zdrój. Do tego Krzysiek z firmą Venti and Welt. Dziękuję tym firmom. Jak również wszystkim szybkim podróżnikom, którzy również wspierają tą akcję charytatywną poprzez aukcje charytatywne i dobrowolne wpłaty. Powiem wam w tajemnicy, jeszcze póki nie ma Pauli, że trochę się cykam tego szlaku. Cykam się, co mi zrobi z głową, bo każdy taki długi szlak był dla mnie ogromną przemianą. Po głównym szlaku sudeckim chciałem się oświadczać, po głównym szlaku beskidzkim
rzuciłem tą dziewczynę. Na Szlaku Karpackim nauczyłem się kochać tak naprawdę dopiero. Miesiąc będę sam. I sam jestem ciekaw, jak moja głowa na to zareaguje i jakie zmiany się w niej zadzieją. Bo to nie wiadomo. Naprawdę, ja sam siebie zaskoczę, wiem to. Tylko jeszcze nie wiem jak. Mamy koniec dnia pierwszego, pierwszy nocleg. Jak żeby inaczej, w domu rekolekcyjnym w Ustrzykach Górnych. Mam pokój w domku, skromny, ale własny i nic więcej mi nie potrzeba. Wyprałem swoje rzeczy, suszą się teraz, umyłem się w ciepłej wodzie, zjadłem tutaj obiad. Mam wszystko, czego potrzeba wędrowcowi, bo jest też gniazdko do ładowania elektroniki. Jest z nami Paula! Jak się jechało? Ciężko, długa podróż i ciężko się siedziało, było strasznie dużo ludzi, ale jestem. I w ogóle się udało dojechać tutaj bezpośrednio, bo Ustrzyki, bo pan się zdecydował podwieźć mnie dalej, więc ekstra, po prostu jestem 3 godziny szybciej. Z ważnych rzeczy, filtrujemy sobie jeszcze wodę i ruszamy na szlak dużo wcześniej niż mieliśmy. Także jest szansa zdążyć przed burzą. Mamy lekki problem, ja mam problem, zaraz powiem na czym polega. Ale bo tak sobie gadamy, Paula, jaki miałaś plan na podróż poślubną? No właśnie miałam plan, żeby przejść GSB. Przez moment powiedziałam, że nie, ale przecież nie znajdę osoby, która będzie chciała iść w ogóle z namiotem na 2 tygodnie. No ale teraz mój plan się ziszcza za szybko. No i tak stwierdzamy, że plan B to może jakieś, nie wiem, Kanary, drinki z palemką. I mój problem polega na tym, wyobraźcie sobie drinka z palemką. Zwizualizujcie go. Leżycie na plaży, macie drinka z palemką w ręce. Masz, Paula? Mam, trzymam tu. I moje pytanie jest, czy to jest palemka, czy mała parasolka? Bo jak ja myślę o drinku z palemką, to z taką parasolka. Małą parasolką. To czemu się mówi, że z palemką? Początek lub koniec głównego szlaku Beskidzkiego, Ustroń Wołosate. No to lecimy do Ustronia. Ja już GSB przeszedłem, Paula w całości jeszcze nie. Także Paula, liczysz kropę, czy nie liczysz kropy? To może znak chociaż? No dobra, startujemy, kochani. Godzina... 11:12. Ja stoję pozytywne. Co, jarasz się? Tak. GSB? Mega się cieszę. Właśnie spotkaliśmy przed rozpoczęciem szlaku Kubę, który ten szlak kończy. I tak sobie myślę, no fajnie, to uczucie skończenia, dojścia do końca. Ale tak później myślę, kurczę, ja się chyba bardziej cieszę na to, że zaczynamy. Jest taka euforia i w ogóle 500 km przed nami, nie wiadomo co będzie. Przygoda, a ty jak tam? Mega, mega. Bardzo się cieszę, że idziemy razem i to jest taka przygoda, ale w zupełnie innym wydaniu. Bo już nie będę odkrywał siebie wewnętrznie, tylko będę odkrywał nas. To jest super. No, coś nowego. Pierwszy nasz taki długi szlak, także... No, jak się nadzieję, nie zabijemy w 2 tygodnie... To chyba to jest to. Jesteśmy na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jest to największy park narodowy w górach w Polsce. Ma on powierzchnię 300 km², więc jest to ogromny obszar. Co chronimy? Chronimy połoniny. Połoniny są nietypowe, znajdują się tylko tutaj w Bieszczadach. Są to niezalesione szczyty gór. Powstały na skutek wypasu tutaj bydła, wypasu owiec, na których możemy spotkać gatunki, których nie spotkacie nigdzie indziej w Polsce. Jest to na przykład tojat karpacki, pszeniec hebricha, fiołek dacki. Ona to jedzie z pamięci te nazwy, nie sprawdzała wcześniej. Rysie, niedźwiedzie, jelenie, ale co ciekawe są tutaj żuby. Jest to największe żyjące stado żubów na świecie. Dotarliśmy na przełęcz Bukowską. Jak tu jest pięknie, jakie tu są widoczki. Dla takich widoków warto chodzić po górach. Duży. No, spory. Paula na szczęście ma dosyć duże doświadczenie w radzeniu sobie z dużymi wężami. Także nie powinno być problemu. What? Wchodzimy właśnie z Halicza. I powiem wam, że Halicz to... Nie jest dość chlubna góra. Wcześniej na niej tutaj mieli swoje miejsce bandyci i rozbójnicy, ale w czasach walk UPA na jej szczycie postawiono szubienicę, gdzie stracano okolicznych mieszkańców wiosek, którym udowodniono współpracę z partyzantami. Tutaj bardzo ładnie widać Tarnicę z krzyżem i można zobaczyć, od czego się wzięła nazwa Tarnica. Pochodzi od rumuńskiego słowa Tarnita, które oznacza przełęcz.
I mamy tutaj właśnie tajemnicę oddzieloną taką ostrą przełęczą od szerokiego wierchu. Na przełęczy Goprowskiej jest wiatka. Lecimy się schować, bo zaczyna padać dosyć mocno. Dawaj, Paula! Hello! Hello! Oh. Witamy! Witam, prześwietna dobra. Dobry, dobry! Także mokro. Proszę się rozgościć. Paula obciąga plecak pokrowcem. Tak, bo nie jest bardzo szczelny. Ale dalej niż do Ustrzyk to my dzisiaj nie dojdziemy. Nie. Mamy problem, kochani. Bo ja w Ustrzykach koło domku zostawiłem gacie na kamieniu, bo się dosuszały, majtki z wczoraj, prane. No to chyba są drugi raz prane i znowu będą suszone. O, siemanko! Witam! Burza trwała 20 minut i momentalnie się przejaśniło. Na razie jest ok, także idziemy. O, a tu ktoś zgubił buta, niestety, dobrego, nowego. Zobaczcie, kochani, co idzie prosto na nas. Kolejna chyba jeszcze większa ulewa, także zadylamy z połoniny. O, zaczęło padać, ubieramy się. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi, nic. Jesteśmy z powrotem w Ustrzykach, kochani, przy domu rekolekcyjnym. Ogromny obiekt, zawsze mają miejsce, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Ja idę teraz po tą najważniejszą, po 1/3 mojej bielizny. Widać, trochę ją burza sponiewierała. No i niestety jest dracha. One nie były brązowe wcześniej, jakby co. Dobra, dobra.
Cześć! Cześć, dzień dobry, dnia następnego. Mieliśmy lekki problem z tym oknem, bo ono się otwiera samoczynnie, więc mamy fantastyczny system regulacji. Można sobie bardziej otworzyć, mniej otworzyć przy pomocy. Kto zgadnie, co tam jest? Dwóch bananów wrzuconych za okno. I zobaczcie, otwiera się. Dobra, kochani, czujemy się dobrze? Dobrze. Pogoda dopisuje, nogi niosą, jest gites. Połonina Caryńska, jest w ogóle z nami Maniek z obsługi Bieszczadzkiego Parku Narodowego i całą obsługę Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Pozdrawiamy. Połonina Caryńska, moim zdaniem najlepsza, najpiękniejsza połonina z tych polskich. Widoczki są niesamowite. Tam w tle Tarnica. Po przerwie idziemy na Połoninę Wetlińską. Tam na górze widać, tam kiedyś przechodził szlak, teraz idzie troszkę niżej. Była chatka Puchatka. Było to najwyżej położone schronisko w Beskidach. Powstało ono po wojnie. Najpierw powstał tam budynek dla wojska do obserwacji, a później w latach 60. przekształcono je na schronisko, przejęło to PTTK. Obecnie niestety trwa remont, ale już nie będzie tam schroniska, będzie tam tylko gopurówka i będzie bufet. Godzina 13, zadylamy Połoniną Wetlińską. No jak przez następne 2 godziny nie będzie jeszcze burzy, to mamy szansę zejść ze strefy rażenia, jeśli chodzi o pioruny. No ale czarno to widzę właśnie od strony Beskidu Niskiego. Idzie brzydki front. Dzisiaj i jutro ma być najgorzej. Dostaliśmy alerty RCB, że będzie ostro, także trzeba naprawdę się śpieszyć. No to chyba się zaczęło. Także... O, fuck! Spieprzamy na dół, ile się da. Nie zrobimy dzisiaj żadnego planu. Niestety. Z piorunami na Połoninach nie ma żartu. Trzymamy z Paulą dystans. Powinno się w górach podczas burzy trzymać dystans minimum 30 metrów. Jest wtedy mniejsze ryzyko pioruna łańcuchowego. Skosi jedną osobę, a nie cały rząd. W ciągu ostatnich 2 godzin się dosyć dużo wydarzyło, kochani. Także szybkie streszczenie. Połaziliśmy po wielu miejscach, szukając noclegu. Bardzo otwarcie przyjęli nas w schronisku pod Wysoką Połoniną w Wetlinie. Jest godzina 17 i zostało nam do odhaczenia smerek jeszcze na górze, więc zrzuciliśmy rzeczy w schronisku. Idziemy na lekko, już tylko ja noszę, bo prognoza się nagle zmieniła i radar burz się wyczyścił. Godzina 17.55, jesteśmy na przełęczy Orłowicza. Proszę Państwa, tam z dołu, z Wetliny, mapa mówiła 2 godziny 15 minut. Zrobiliśmy w 55. Co strach robi z człowiekiem. Za godzinę ma być tutaj burza, a za 15 minut już będziemy schodzić ze smereka, więc luzik. Tak trochę pada! I trochę się rzeka zrobiła na szlaku! Paula idzie, idzie. O, masakra. O, kurtka mi przecieka chyba. Se zajęcie znalazłem, nie? Zawód bloger. Wiele młodzieży teraz chce zostać blogerami. To zastanówcie się nad branżą. Czy aby na pewno podróże. Miało być kilka ciekawostek o smereku. To skąd pochodzi nazwa? Nazwa pochodzi ze słowackiego słowa świerk, czyli smerek. Dużo jest w ogóle szczytów. W Sudetach są, Beskida, po prostu wszędzie te smereki. Co ciekawe, jest tam na szczycie metalowy krzyż. Krzyż ten został postawiony, ponieważ zginął tam człowiek w czasie burzy. Nie wiem, czy to jest dobra idea, żeby stawiać metalowe krzyże. Nie jest. Na szczytach. Genialny po prostu. Koleś zginął od pioruna, postawmy tam metalowy krzyż, żeby bardziej przyciągał pioruny. No. To... Jest to dość niebezpieczne. Mogę szczyty przyciągają pioruny, a już takie z metalowymi krzyżami dużo bardziej. Tak wygląda nasz nocleg, kochani. Zaraz się tutaj oporządzimy na łóżeczkach. Pranko się suszy, koniecznie zabierajcie sznurki do prania, ale Paula nam ugotowała pyszną kolację. Mamy jajeczka. Kochani, 10 jajek za 6 zł kupiliśmy z wolnego wybiegu wiejskie. Dziękuję, kochani, za pyszną kolację.
Witamy czwartego dnia wędrówki, kochani, w Wettlinie. Mamy śniadanie mistrzów. Jedziemy ja z owsianeczką, a Paula jajka i ogórek. Paula się pyta, czy chce chlebuś do jajka, no ale przecież mam mini bagietki, no to po co mi inne pieczywo? Mamy tutaj niewiadomego pochodzenia żelka miśka Haribo. Mój brachol młodszy by to pewnie hapsnął. Paula hapsa co innego. A dobra, namówiła mnie. O, zarąbiste. Chyba robimy 3 minuty przerwy. Tak sobie idziemy, a tutaj jest cała łąka w dziurasach. Takie żółciutkie kwiatki mają. Jest mnóstwo tego też na połoninach. To jest właściwie chwast, ale jeszcze też ziele lecznicze. Dziurawiec ma właściwości takie uspokajające, jest w stanach depresyjnych lekkich podawany. Także wspomaga pracę układu trawiennego, wątroby, żołądka, rozluźnia te mięśnie gładkie. I dlaczego dziurawiec? Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale pod listkami te listki mają takie malutkie dziurki i w tych dziurkach jest olejek eteryczny. Ciekawe, no często jest herbatka z dziurawca polecana. Też wzmacnia odporność. Tuż przed Cisną mamy kamień z akcji Kamyki. Kamyki 05280. W całych górach można znaleźć takie kamyki i wrzucać na fejsa, na grupę. Polecam, fajna zabawa, szczególnie dla dzieciaków. Jesteśmy tutaj koło torów kolejki wąskotorowej. Jest to najwyżej położona kolej wąskotorowa w Polsce. Wybudowana została pod koniec XIX wieku i budowano ją ręcznie. Budowano ją 300 robotników, a do budowy przepustów kolejowych, wiaduktów, mostów zatrudniono robotników z Trydentu włoskiego. Powstała ona dla budapesztańskich i wiedeńskich przedsiębiorców drzewnych w celu połączenia tej kolei z koleją normalnotorową i przewożenia drewna. Teraz jeździ nią ciuchcia na odcinku 20 km, można się przejechać, jest bardzo fajną atrakcją turystyczną. Piąty dzień wędrówki. Opuszczamy studencką bazę Rabe. Baza namiotowa z chatką jeszcze. Fantastyczne miejsce. Bardzo dobrze się spało. Super ludzie. Dzień jest piękny. Godzina 8 rano. Niebo bezchmurne. Nic, tylko iść, odcinać te kilometry. Jak tam nastrój, Paula? Fajnie, fajnie, że słoneczko tak od rana, aż chce się iść. Jesteśmy z powrotem na czerwonym szlaku na przełęczy Żebrak. Weszliśmy z bazy namiotowej Rabe. Nazwa tej przełęczy pochodzi od tego, że miał tu karczmę Żyd Josek, który miał bardzo piękną córkę. Do córki przychodzili kawalerowie, do tej karczmy, jednak Żyd był cwany. Nie chciał nikomu dać ręki swojej córki, a kawalerów, którzy przychodzili, przesiadywali, puszczał z torbami. I później stawali się żebrakami. Idziemy chyba jako pierwsi turyści dzisiaj wąską leśną ścieżką. No i sprawdza się stare powiedzenie. O, tutaj nawet widać chyba, nie? Widać, widać. Aha. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg pajęczynami po ryju daje. Zatarliśmy na Chryszczatą. Mamy tutaj obelisk osnowy geodezyjnej, czyli taki punkt, według którego wyznaczało się położenie. Skąd nazwa Chryszczata? Nazwa się wzięła od łemkowskiej nazwy Czworolista Pospolitego, czyli Chryszczate Zielia. Nie wiem, jak to się czyta dokładnie. To jest taka roślinka z 4 zielonymi listkami, a na górze ma kwiatka. Jak ten kwiatek przykwitnie, robi się to taka śmieszna, fioletowa jagódka. Pokażę wam na zdjęciu, albo jak tu będziemy przechodzić, może trafimy po drodze. W Komańczy, słuchajcie, ktoś na płocie zrobił sobie coś takiego. Opis w ogóle głównego szlaku beskidzkiego. Wyszliśmy stąd, Komańcza, teraz trochę płaskiego, dosyć niskie górki, chociaż strome. No i później wchodzimy w dalszą część Beskidów. Babia Góra się wypiętrza. Ładnie, no ale tak to wygląda. Tu jesteśmy, tyle do przejścia. Dzień dobry, szósty dzień wędrówki. Rozpoczynamy w Przybyszowie, w takiej chatce przy szlaku. Tu już jest czerwony. Spaliśmy sobie. Jest wspólna sala. O, trzeba uważać, żeby się tam nie zwalić. Paula, jak tam? Piąty dzień twojej wędrówki. Dobrze, już powiem wam, że już nie czuję plecaka. Już no. Tak się z nim zżyłam, już mi się idzie fajnie. Nawet nie jesteśmy zdziwieni. Pół godziny po tym, jak wyszliśmy,
zaczęło padać. Wychodzimy z puław, no i mamy małe problemy, bo na przykład woda nam się kończy, a przez te deszcze wszystkie potoki górskie są tak zamulone, że nie można tego filtrować, bo filtr się momentalnie zapcha. A w Puławach nie ma sklepu, także lecimy do Rymanowa, 3 godziny dalej. Ale też koszmarnie boli mnie gardło, dlatego mówię tak trochę bardziej stonowanie, bo no, obudziłem się z fatalnym bólem gardła, z katarem, ogólnie przeziębienie. Opuszczamy bazę namiotową w Wisłoczku. Jest to baza namiotowa absolutnie wyjątkowa, bo tam daleko w tle jest sauna. Można sobie napalić i ogrzeć się w saunie. Tu mamy szybkich podróżników, fanów kanału. Witamy serdecznie. I lecimy dalej. Szlak główny bez kicki. Idziemy szukać tej kicki, może się jednak znajdzie. Zawróć, dalej już tylko błoto i kuracjuszki. No właśnie, Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój. Idziemy w mocno uzdrowiskowe miejscowości. Może być problem z noclegiem. Zobaczymy. Doszliśmy już do Rymanowa Zdroju. Uzdrowisko to ma 135-letnią historię, ale prawnie powstało dopiero w 1996 roku. I z czego jest znane? Znane jest głównie z wody. Jest to woda, która jest w trzech ujęciach. Tytus, Klaudia i Celestyna. Nie wiem, czy kojarzycie Celestynkę, taką w buteleczkach małych orężadę. To właśnie ona pochodzi stąd. I jeszcze za moich czasów na obozach była ona hitem. W Beskidach, w Bieszczadach. Pada, grzmi, my dochodzimy do Iwonicza. Będziemy gdzieś tu szukać jakiegoś noclegu. W każdym razie, no, a szału nie ma. Patrząc na ostatnie dni, standard, niestety. Słuchajcie kochani, zdarzyło się coś niesamowitego, po prostu niesamowitego. W tej burzy dobiegliśmy do Iwonicza, już padało, cali zmoknięci. Zaczęliśmy pukać po agroturystykach, kto w ogóle ma miejsce, bo teraz jest szczyt sezonu. I drugie drzwi, do których zapukaliśmy, to były pokoje gościnne Schubert. Przyjęli nas tutaj jak rodzinę chyba, nie? No. Tak. Żarcie, pranie, są wanny, słuchajcie. Kochani, godzina 8:03. My opuszczamy pokoje gościnne w Iwoniczu Zdroju. Morale szybujące do góry. Jest super. Mamy pachnące ubrania. Jesteśmy najedzeni. Ja dostałem pół kurczaka do zjedzenia. Niesamowite. Paula sobie zrobiła jajecznicę z 4 jajek. Jest mega. Niestety przeziębienie mnie męczy. Taki zły kaszel się zrobił. No ale zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Paula, jak się czujesz? Dobrze. Fajnie. Póki nie pada, jest dobrze. No, będzie dzisiaj padać. Na pewno zmokniemy. Zobaczymy, jak będzie z burzami. Kochani, jesteśmy w Iwoniczu Zdroju. Powoli przechodzimy przez Iwonicz. Miasto oprócz tego, że jest uzdrowiskiem, to odegrało też ważną rolę w historii. W 1944 roku tutaj wkroczyli partyzanci i otworzyli Rzeczpospolitą Iwonicką. I w jednym z sanatoriów, sanatorium o nazwie Santo, był zlokalizowany szpital konspiracyjny. Ale aż żałuję, że za mojego dzieciństwa nie było takich wynalazków. Była tylko taka jedna rura gdzieś przy McDonaldzie i to był plac zabaw. A teraz, kurde, chyba z tydzień bym się tutaj bawił. No, mamy tutaj podejście na Cergową. Zupełnie tego nie widać, ale jest turbo strome. Tam Paula się już z nim zmaga. Jest naprawdę ogień. Także lecimy się wspinać, ale tutaj krok za kroczkiem. Wzrok w ziemię, coś sobie śpiewać w głowie albo ciamkać cukierka i takie trudne chwile przejdą bez dużej szkody dla naszej psychiki. Weszliśmy na Cergową, jest tutaj piękna wieża widokowa, ale niestety nic nie widać z niej, więc nie wchodzimy nawet na górę. W ogóle sama Cergowa jest zbudowana z piaskowca, więc jest tu bardzo dużo jaskiń. Mają długość poniżej 100 metrów. Najbardziej znaną jest jaskinia, gdzie samolot spadł. Nazwa to pochodzi właśnie od niemieckiego samolotu, który spadł tutaj podczas II wojny światowej. Dostałem taki specyfik w aptece. Zobaczymy, czy pomoże na przeziębienie. Dobra, jedziemy na dragach. Idziemy do Chorowej. Jesteśmy w Dolinie Potoku Iwelki.
Tutaj rozegrała się ogromna bitwa we wrześniu 1944 roku w czasie operacji Dukielsko-Pereszowskiej. Stały się tutaj wojska Wehrmachtu i Armii Czerwonej. Z względu na ukształtowanie doliny, ostre zbocza, trudna była tutaj walka. Zginęły dziesiątki tysięcy osób, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Przez mieszkańców dolina ta nazywana była Doliną Śmierci. I ta nazwa przyjęła się zarówno w historii, jak i w kartografii. Teraz można na mapach już znaleźć ją pod nazwą Dolina Śmierci. Na podejściu na Herową mamy mój ulubiony dzwoneczek. Siemanko. O, siema! Tam kolega nas poznał, tu koleżanka. Jak miło. Słuchajcie, mamy tutaj dzwoneczek. Trzymaj, Paula. Dzwonek. Dodaj gazu. Moc na 7 km. Dodajemy gazu. No co wam powiemy? 13 km w deszczu, po błocie. Z butów się wylewa górą ogólnie. Wkładki się rolują od tej wody. Nic fajnego, nic przyjemnego. No aura nie rozpieszcza. Nie wiem, czy was zachęcę, żeby ruszyć w podobną podróż. No ale takie mamy lato. Wszędzie pada, w całej Europie. No i jedyne, co można z tym zrobić, to siedzieć w domu. A to w rachubej nie wchodzi. Ja się pocieszam, że to hartuje charakter. Jak coś takiego przeżyjemy jeszcze jako para, to już nic nas nie złamie. No może budowa domu albo dziecko. Pokazałabym wam widoczki, ale nie ma widoczków. Schodzimy już do kątów i widać tutaj na dole budyneczek pizzerię Honotu. I tam śpimy, kochani. Także woła nas Honotu. No to idziemy tam i śpimy w pizzerii. To co, jakąś pizzkę walniemy, nie? Tak. Ty pewnie chcesz bez mięsa. Tak. No, pół na pół. No, ciekawe, czy dają pół na pół. Kochani, w pizzerii, a raczej w domku przy pizzerii Honotu w kątach mamy całe piętro GSB-owiczów tak zwanych. No i tutaj mamy Rafała, który też idzie z Bieszczad do Ustronia. I ma słabą amortyzację ramion, bo plecak ultralight, ale wymyślił patent. O, jak miękko. Jest różnica? Jest. Mega, mega. Widzicie, trzeba kombinować, trzeba sobie radzić. Super. 5 zł gąbka malarska. Polecam. 8 dzień naszej wędrówki, kochani. To już ponad tydzień, a tydzień z Paulą. Wychodzimy z pizzerii Honotu za 3 dychy. To można się nażreć pod korek. Jak smakowało, Paula? Jest naprawdę smaczna. I do stania, także ekstra. Ja to jeszcze czuję się najedzona po wczoraj. Paula, ty miałaś jakieś problemy ze stopą, no, nie? Tak, trzymaj. Tak. Troszkę ją czuję, ale nie jest źle. Na razie jeszcze to nie jest nic tragicznego, można iść, więc jest fajnie. Fajnie, że nie pada. Tak, prognozy są optymistyczne. Drogi, mistrzu Jerzy, mistrzu Wojciechu, przez was w górach schodziłem nogi, nie mogąc złapać oddechu. Gór, co stoją, nigdy nie dogonię, znikających punktów na mapie. Jakie miejsce nazwę swym domem, jakim dotrę do niego szlakiem. Gór mi mało i trzeba mi więcej, żeby przetrwać od zimy do zimy. Ktoś mnie skazał na wieczną wędrówkę po śladach, które sam zostawiłem. Góry, góry, ciągle mi nie dość, skazanemu na gór dożywocie. Świat na dobre mi zwieszcza dział, szczyty wolnym mijają mnie krokiem. Święci, święci bezpańscy, święty Jerzy, Mikołaju, Michale, starodawni gór świętych mieszkańcy, imię wasze pieśniami wychwalam. Gór, co stoją, nigdy nie dogonię, znikających punktów na mapie, ani chaty, by nazwać ją swym domem, do której żaden szlak by nie trafił. Gór mi mało i trzeba mi więcej, żeby przetrwać od zimy do zimy. Ktoś mnie skazał na wieczną wędrówkę po śladach, które sam zostawiłem. Góry, góry,
jej ciągle mi nierość, skazanemu na gór do żywocie. Świat na dobre mi zwieszcza dział, szczyty wolny mijają mnie krokiem. Gór mi mało i trzeba mi więcej, żeby przetrwać od zimy do zimy. Ktoś mnie skazał na wieczną wędrówkę po śladach, które sam zostawiłem. Góry, góry i ciągle mi nie dość, skazanemu na gór do żywocie. Świat na dobre mi zwieszcza dział, szczyty wolnym mijają mnie krokiem. Kochani, wchodzimy w Mogłyski Pajek Narodowy. Tutaj jest tabliczka. Można sobie kupić bilety online, nie ma niestety żadnej budki. Ostatnio jak tutaj tylko przyszedłem, to spotkałem dwa węże. Więc patrzymy pod nogi, może się coś uda. Powiem wam, że jest to jeden z młodszych pajków narodowych. Powstał w 1995 roku. Ale co ciekawe, jest to najbardziej zalesiony pajek narodowy w Polsce. Aż 95% powierzchni stanowią lasy. Jest to głównie buczyna karpacka, także buczyna kwaśna. Spotkamy tutaj olchy, spotkamy jawory. Symbolem parku jest orlik krzykliwy, ale spotkamy tu niespotykaną ilość myszołowów, a także inne ptactwo. Uwaga, bo można spotkać niedźwiedzia. A to ponoć ja kręcę tyłkiem. Nie pada, kochani, to jest plus. Ale buty niestety mokre, chlupie, no bo zobaczcie, jak wygląda szlak po tych deszczach. Często mnie pytacie, jak to możliwe w ogóle, że podróżuję tam za paręnaście złotych dziennie, bo mniej więcej tyle mi wychodzi. No to kupuję na przykład wielką pakę chrupsów z cukrów nyskich, zresztą z Nysy, za 5 zł czy coś takiego i wpierdzielam cały dzień słodycze albo jakieś bułki słodkie. Nie jest to zdrowe. Raczej nie polecam, ale jest tanie, daje energię, no i raz na 2-3 dni zjem normalny posiłek, także... Zdrowo też się można odżywać tanio. A tam cukry niskie, to jest to. Kochani, opuszczamy placówkę w Bajetem. Jest to placówka podobna do tej, którą mieliśmy już pod Honem. Wybudowana w 1977 roku. Podobny rozkład pomieszczeń, jadalnia, bufet, 37 miejsc noclegowych. Ale co ciekawe, bardzo często tutaj przyjeżdżał Wojtek Belon i przesiadywał. Jest to lider wolnej grupy Bukowina. Myślę, że znacie. Nie wiem, czy lubicie, ja bardzo lubię w ogóle te takie piosenki górskie wolnej grupy Bukowina, Staje dobre małżeństwo, Dom o zielonych progach, jeszcze wiele, wiele innych twórców. Lubię sobie tak czasami puścić. Jak sobie siedzę w pracy i tak mi tęskno za górami, bo właśnie takie piosenki górskie, można poczuć ten klimat. Fajne. Przed krzywą mamy taką przeszkodę terenową. Tutaj idzie szlak, no i jest dosyć szeroka, głęboka, rwąca, no nie rzeka, strumień. Paula idzie boso. Problem z tym, że potem trzeba suszyć stopy. Kusi mnie jakoś spróbować przeskoczyć. No zobaczymy, co wymyślę. 50 metrów dalej jest druga przeszkoda terenowa. Tutaj już spokojnie się uda suchą stopą po tych kamolach. Uważaj! Już niedaleko! Prawie suchą nogą. Kochani, wyszedł nam na spotkanie Przemek! Patron i przyjaciel kanału, anioł szlaku karpackiego i GSB. Powinniście go pamiętać z głównego szlaku świętokrzyskiego, który zarazem szliśmy. I dzisiaj... Łop, dzisiaj Przemek zabiera nas do Jasła. I kimamy tam, będzie pranie, będzie kąpanie, będzie jedzenie, będzie wszystko. Mamy tutaj, kochani, popowe wierchy. No i zastanawiam się, gdzie są rokowe wierchy. Mamy dziewiąty chyba dzień wędrówki. Już mi się wszystko zlewa. Przemo nas odwozi z powrotem na szlak.
jedziemy do Zdyni. Paula, jak się czujesz? Dobrze, na razie nic nie boli, nie czuję mojej stopy, więc jest super. Nie czujesz stopy? Znaczy czuję, że mam stopy, nawet dwie, nie tylko jedną, ale nie czuję, żeby bolała, więc jest fajnie. Pogoda dopisuje, jest piękne, błękitne niebo i ruszamy w trasę. Przemku, serdecznie ci dziękujemy. Nie ma za co. Zapraszam. Jo, nie ma za co, nie no ma jasne. Za co. No bo nie ma, no Jezus kochany. 3 kilo żarcia mi chciał wsadzić do plecaka. Nie przesadzę. A kabanosy to nie powiem, gdzie mi chciał wsadzać. Jesteśmy na cmentarzu numer 51, zwanym Rotundą. Powstał on w 1917 roku, zaprojektowany przez Jurkowicza? Nie wiem, jak to się dokładnie czyta, słoweckiego artystę. Znajdują się tutaj groby poległych w 1915 roku, w lutym, w marcu, w czasie I wojny światowej, 42 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 12 armii rosyjskiej. Wybudowano ten cmentarz na wzgórzu. Wcześniej to wzgórze było niezalesione, także był niesamowity widok z dołu na całą tą budowę. Niestety po wybudowaniu cmentarz niszczał. Nie miał się kto nim opiekować i dopiero po wojnie zaczęto go rekonstruować. Słuchajcie kochani, przed Robkami czekał na nas taki komitet powitalny, petarda, a to jest pan, który bardzo mocno udziela się przy Szlaku Karpackim w Grybowie i ma dla nas podarunek. Proszę bardzo, to jest taka kropeczka, która spóźniona po prostu mega od czasu temu tmało, Grybów proszę. Rzeszów, kropeczka drewniana, rzeźbiona, dla Pawli, wspaniałego. To jest takiego. Niesamowite, naprawdę. A teraz dodatkowo po prostu za dzisiejszy, za ten co wyczyn, co to robicie, wow! To dodatkowo z logiem twoim. Patrzcie tak na to! I Paula, ja nie mogę! Ale petarda! Super, dziękujemy. To jest niesamowite, kochani, co się właśnie wydarzyło. Rzeźbione medale, ręcznie wypalane. Kurczę! Dziękujemy bardzo. Paula, jak się podoba medal? Po prostu tak szliśmy i tak patrzyliśmy, kurczę, ktoś tam stoi, mam nadzieję, że nie czeka na nas i zaczęli nam robić zdjęcia i tak, chyba jednak na nas. Niesamowite, takie piękne medale, w ogóle tyle ciepła, tyle pozytywnej energii, super. Krynica jest bardzo ładna, kochani, to o, tam jakiś gekonek, tylko poza sezonem. Kochani, mamy tutaj górę parkową i jest na niej pierwsza w Polsce kolejka. Powstał tam tor saneczkowy, na którym odbywały się Mistrzostwa Świata dwukrotnie i Mistrzostwa Europy w zjazdach. Śpimy sobie w GoProwce w Krynicy Zdroju, jest genialnie, jest zarąbiście. Mamy cały pokój GS Bowiczów. Tam jest Rafał, który się chowa w cieniu. Tutaj jest Justyna. Michał, tu jest Paula, ją możecie już kojarzyć. I Justyna dała nam, gdzie on jest? Maxi Kinga, kochani, lepszy od cesarza, bo ma styl i smak, naprawdę. Od gimnazjum nie jadłem Maxi Kinga, także muszę to nagrać. Idę do dobrego światła. Z lodóweczki. Dawaj, Paula, chapaj dzidę. Chapaj. I co? Warty grzechu? Super, mega. Justynko, dziękujemy ci bardzo. Pokoje w GoProwce w Krynicy Zdrój opuszczamy. Wspaniały obiekt. Polecamy o godzinie 8.17. Tak, polecamy. Jakby co w 2021 roku noclegi są po 2 dychy. Także bardzo tanio, patrząc na standard. A z ważnych rzeczy to ma być burza za 4 godziny. Kochani, mamy tutaj diabelski kamień. Według legendy zrzucił go diabeł. Chciał iść na Krynicę, ale nie doszedł z powodu pienia koguta. Wystraszył się i rzucił go tutaj. Ale jest jeszcze ciekawsza legenda, która mówi, że jest to magiczne miejsce i osoba, która odnajdzie ten kamień, będzie miała szczęście w miłości. A co ciekawsza, jeśli znajdzie go 2 zakochanych, to zostaną ze sobą na zawsze. O. Jak myślicie? Sprawdzi się? Nie sprawdzi? Ostatnio szedłem tu sam, no i chyba mam szczęście w miłości. Sprawdziło się. Myślę, że tak. I kochani, jest jeszcze 3 wersja. To jest połowa trasy. Także mega. Już bliżej do tej kolejnej kropy w Ustroniu, niż cofać się do Wołosatem. Jaworzyna Krynicka, kochani. Zrobiliśmy te 700 metrów podejścia. Nawet o dużym wysiłkiem, ale jakoś to poszło dzięki odpowiedniej motywacji. Paula, co było twoją motywacją? Sypek mocy. Mamy tutaj, kochani, żmiję zygzakowatą. Dosyć sporą, centralnie na szlaku. Fajnie, że zareagowaliście. Grzała się na słoneczku.
No idzie sobie w krzaki. Na szczęście ona się boi nas znacznie bardziej niż my jej, także nie ma się co bać żmi, ale też zachować bezpieczny dystans. Jak się boicie żmi, to trzeba tupać albo stukać kijkami, bo węże nie lubią wibracji. Kochani, jesteśmy pod schroniskiem na Hali Łabowskiej imienia Władysława Stendery. I co ciekawe, tutaj rokrocznie organizowane są zloty turystyczne imienia Juliana Zupka, pseudonim Tataj. I na tych zlotach można się dowiedzieć różnych ciekawych informacji o partyzantach, którzy tutaj działali w 1944-1945 roku. Także jak bylibyście ciekawi historii, to zapraszam na takie zloty turystyczne. Jesteśmy na Hali Pisanej. Nazwa pochodzi od spisywania, czyli wyznaczania pomiarów geodezyjnych w języku góralskim. No bez rejestracji i nie był to goprowiec. Jakiś enduro. Piszecie mi, żeby stawać im na drodze. Nawet nie zwolnił, kochani. Wylądowałbym w szpitalu. I super, gitara. Trafiliśmy na obławę straży leśnej. No i... O, jadą kolejni. I mamy krosowców, jadą kolejni. I drugi gagatek, i trzeci do siatki. I ciach. Trzech mniej. Będą mandaciki. Jesteśmy teraz na zamku Wytrze. Wojownia została wybudowana w XIII-XIV wieku i przetrwała aż do XVII wieku, do najazdu Jerzego Jakoczego. Co ciekawe, nazwa miejscowości, w której jesteśmy, wywodzi się właśnie od tego zamku, ponieważ Ritter po niemiecku znaczy rycerz, stworzono tutaj osadę w okolicy zamku. Pamiętam tylko tabun chmur się rozwinął i cichy wiatr wiejący kuponiną i twardy jak kamień plecak pod moją głową i czyjaś postać, co okazała się tobą. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz łzy. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz łzy. Byłaś jak wielkie światło w tę smutną noc, jak wielkie szczęście, co zesłał mi los. Lecz nie na długo było cieszyć się nam te kłótnie bez sensu, skąd ja to znam. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz łzy. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz łzy. I tłumaczyłem jej, jak naprawdę to jest, że mam swój świat, a w nim setki tych swoich spraw. A moje gwiazdy to z daleka do mnie lśnią i śmiechem i łzami witają mój bukowy dom. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz łzy. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz łzy.
słońcem, nie wichurą ogniem ja, z wodą ty, śmiechem ja, ty rodzisz łzy. Dzień 10 kończymy w Rytrze u Basi, agroturystyka u Basi. To jest legenda wśród GSB-owiczów. Basia jest turbo ciepłą, konkretną, ale bardzo ciepłą osobą, która zawsze nakarmi i naprawdę bardzo polecamy zawitać do Basi. Pokoje u Basi, czy jakoś tak. Śpimy na glebie. Pajaczek się sprawdza. Nowa mata się sprawdza. Jeszcze mamy koce pod spodem, bo tu na płytkach jest dosyć chłodno, ale jest gitara. To co? Dobranoc, Paula. No. Mamy tutaj chatę na Kojrowcu. W latach 60. i 70. była tutaj szkoła. Właśnie szkoła z takim niesamowitym widokiem. Sama chciała tutaj chodzić. Przeniesiona była ona ze szkoły w Nieznajowej i nazywana jest Szkołą nad obłokami. To jest na książkę, która powstała właśnie o tej szkole, o ludziach, którzy się tu uczyli, o tym, jak się żyło w górach. Daj kamerę, kochani. Patrzcie na to, tam w tle. Radziejowa z wystającą nową wieżą widokową. Tam idziemy. Często wam mówię, że na długim szlaku można sięgnąć w głąb siebie i wyciągnąć jakieś bardzo cenne przemyślenia. No to wchodzimy na Radziejową i właśnie mnie tak naszło 11 dnia podróży. Jak się nazywa? Przyprawa do strusia. Emulgator. No dobra, kochani, tutaj Paula wcina maliny. Tutaj mamy Radziejową, już tuż, zaraz na niej będziemy. A tam w tle, w chmurach, w cieniu, Tatry, Taterki. Jutro będziemy je podziwiać z pasma Gorców. Proszę Państwa, po prawie 4 godzinach podejścia osiągamy Radziejową. Najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego. 1262 metry nad poziomem morza, z fantastyczną nową wieżą widokową. Jak tu byłem ostatnio, to była dziura w ziemi. Kochani, na wieży tutaj mamy szybkich podróżników, którzy też robią GSB w przeciwną stronę. Jak tam się idzie? Jak w ogóle wrażenia? Zawaliście, byle do przodu. Dokąd dzisiaj? Rytro. Rytro, super. Skrościenka? Tak, ekstra, no to tak jak my, tylko w drugą stronę. Tam są nasi wybawcy. Siema! Byliśmy na wieży. Przyszła do nas fantastyczna rodzinka szybkich podróżników i zaprosili nas na nocleg, koło Krościenka, bo mają wolny pokój, także dziękujemy bardzo. Fantastycznie się złożyło. Mówi się follow the trail, czyli tak feel the trail, tak żeby się wczuć w szlak, niczym się nie stresować, tak trochę mieć wyjebane, za przeproszeniem, i cieszyć się tą przygodą, nie stresować marszrutami, noclegami i tak dalej. I to naprawdę działa, i to naprawdę wychodzi, i ta przygoda naprawdę się sama skleja. Ja też myślę, że im więcej chodzicie, o, może zlekamy, im więcej chodzicie, tym większą macie taką tolerancję na to, co się może stać. Bo się nie boicie, że was złapie deszcz, czy że nie znajdziecie noclegu, bo wiecie, że macie w sobie siłę i sobie zawsze pojedziecie. Mhm. To jest taka magia, takie hejtowanie trochę siebie i nauka jedzenia sobie w każdej sytuacji. Schenisko na przechybie. Pierwsze plany powstały w 1908 roku w towarzystwie tatrzańskim Beskid, ale niestety ze względu na brak funduszy schronisko wybudowano dopiero 30 lat później. W czasach wojny działali tutaj partyzanci, działał tu m.in. ośrodek szkoleniowy Juliana Zupka, pseudonim Tatar. Gdy Niemcy dowiedzieli się, że tutaj szkolą się partyzanci, że tutaj się ukrywają, spalili niestety schronisko i zostało ono odbudowane po wojnie. Cześć piesku. Dzień dobry. Co tam, nudzisz się? Nudzisz się. O. Dobry pieseł, dobry pieseł. Ha, 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 ha.
Hej, Dawidoczku. To są, kochani, nasi dzisiejsi gospodarze. Wspaniała rodzinka. No i nic dziwnego, że wybrali taką ławeczkę, nie? Mamy tutaj ciach, kolejnego GSB-owicza, który idzie do Wołosatem. Jak się idzie? Jak coś tam mówiłeś, że masz jakieś problemy z kostką? Co z tym robiłeś? Altacet, Voltaren, no i masowa ci do przodu. I gitara, udało się? Puściło? No, super, mega. Zadaję często pytanie, dlaczego poszedłeś na GSB? Trudne pytanie. No? Mam 2 tygodnie urlopu i trzeba go jakoś wykorzystać. Bardzo dobrze wykorzystany urlop, kochani. Można się inspirować. Chociaż 2 tygodnie to mało. Można przejść? Doszliśmy do przełęczy Przysłop. Tutaj w 1944 roku zagrały się tragiczne wydarzenia. W okolicznych domach zatrzymywali się partyzanci, zatrzymywali się ludzie, którzy przyprowadzali innych przez granicę. I gdy Niemcy to odkryli, zorganizowali obławę. W lutym wdali się do jednego z domów wcześnie rano, przed 7 rano, co zaskoczyło partyzantów. Niestety 5 z nich poległo, ale bohatersko się bronili. Po tych wydarzeniach Niemcy ponownie kilka miesięcy później zorganizowali znowu obławę, ale wtedy partyzantom udało się uciec. Niestety nie było to dobre dla mieszkańców tej okolicy, bo w odwecie Niemcy spalili 6-osobową rodzinę w ich własnym domu. Kochani, ja niestety nie dojdę do Krościenka, mam podbramkową sytuację, godzinę drogi od miejscowości, także idę z papierem w las, ale idę też z łopatką, ultra lekką łopatką wygiętą z blachy aluminiowej, sam to zrobiłem, żeby nie zostawiać papieżaków, tylko odgarniać ściółkę, wykopać dołek i zostawiać to tam, tak żeby nie psuć innym po prostu krajobrazu. Dobra, kochanie, myśl o mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, skąd się tam dzieci? A, z Bieszczad, z Wołosatem. 12 dzień wędrówki, okay. Zaczynamy pod Delikutasami w Krościenku, tu gdzie wczoraj skończyliśmy. Wchodzimy w gorce, które pięknie nam się tutaj odsłaniają z pierzynki chmur. Nocleg u Lecha, Agi, Marysi był cudowny. Fantastyczni ludzie, tak, dziękujemy, pewnie to oglądacie. Opuszczamy bazę namiotową Lubań. I kierujemy się na wieżę, nową wieżę, powstałą w 2015 roku. Przyznam się, że jeszcze na niej nie byłam, bo byłam tu 8 lat temu. Wygląda na bardzo fajną. Widoczki na pewno będą na taty. Co bym mogła powiedzieć, wcześniej było tutaj schronisko, jeszcze przed wojną, na 100 miejsc noclegowych. Niestety zostało ono w czasie wojny spalone przez Niemców, ponieważ ukrywali się tu partyzanci i mieli swój punkt zaopatrzeniowy. Jesteśmy na Lubaniu i przyszliśmy sobie stamtąd. Tam jest Radziejowa. Idziemy i to oczywiście tylko fragmencik GSB. A idziemy, moi drodzy. Śpimy dzisiaj tam, jest turbacz. A Babia Góra jest tutaj w tle, taka bardzo przymglona. Tam będziemy za 2 dni prawdopodobnie. To jest tak przytłaczające, jak duży kawał gór się robi, jak duży kawał świata, niesamowite. Góry uczą, bardzo często mówi się, że pokory, że człowieczek to jest takie malutkie ziarenko w porównaniu z żywiołem, nie? Ale to małe ziarenko to po prostu przechodzi, tak, przez cały świat i tak naprawdę człowiek jest gigantyczny, ogromny, jeśli chodzi o swoje możliwości. Trzeba to wykorzystywać. Nie tylko w górach, wszędzie. Naprawdę jeden człowiek może zrobić bardzo dużo, a kilku ludzi, kilkunastu, kilkudziesięciu zmienić świat. Dosłownie zmienić świat. Tak w ogóle, kochani, do akcji charytatywnej weszła firma Air Addiction, wentylacja, klimatyzacja z Wrocławia, która również rzuca złotóweczkę akurat za kilometr. Nie jest to może dużo, ale łącznie razem z jednym anonimowym darczyńcą robi nam się 8 zł za kilometr, czyli prawie 10 koła. Plus oczywiście wszystkie wpłaty innych cudownych osób. Jesteśmy na terenie Goryczeńskiego Parku Narodowego. Tutaj mamy salamandrę.
symbol pajku. Już przed II wojną światową tutaj stworzono pierwszy rezerwat dla ochrony przyrody, głównie dla ochrony lasów. Oprócz lasów charakteryzuje się też pięknymi łąkami, na których możemy spotkać różne rzadkie gatunki roślin, różne rodzaje stojczyków, kuklika górskiego. Od 2003 roku stosuje się kulturowy wypas owiec, żeby zapobiec zarastaniu łąk i wymieraniu niektórych gatunków. Koniec dnia 12. Schronisko na Turbaczu. One nas oglądają. Uzupełniamy kalorie, kochani. Uzupełniamy. Samo się nie zje. Jest pyszne. No, mega. Polecamy. Ruskie turbaczowe. Petarda. I piwko Turbacz. Też spoko. Paula, smakowało? Bardzo dobre. A, no i jeszcze bardzo ważna rzecz. My tu sobie siedzimy, a patrzcie na to. Moi, 13 dzień wędrówki, 12 dzień na GSB. Opuszczamy fantastyczne schronisko górskie na Turbaczu. Tam jest kamera online i podobno nas podglądacie przez nią. Już na wieży na Lubaniu zostaliśmy ustrzeleni. Kurde, niesamowite. Człowiek nie będzie mógł się niedługo wysrać w lesie, żeby nikt nie zauważył. Mamy tutaj szybkiego podróżnika Michała. Z rodzinką i z fantastycznym piesełem. Siema, Kola, cześć. Zaprosili nas na drugie śniadanie. Są bułeczki, jest wszystko. Coś niesamowitego. A szliśmy po drodze i mówimy, kurde, ale byśmy sobie coś z jagodami zjedli. Bo po drodze pełno jagód. Także mega. Kochani, jesteście wspaniali. Ludzie są cudowni, naprawdę. Spotkaliśmy wesołego Romka tutaj, który i też idzie GSB, jest szybkim podróżnikiem, leci w Bieszczady i to drugi raz chyba lecisz, nie? A co, raz to za mało? Raz szynami, a teraz sam. A samotne chodzenie też jest fajne? Tak. Robię co chcę, śpię gdzie chcę. No i super. Idę swoim tempem. Mhm. Mega. Nikt mnie nie goni. No, można wypocząć. Można wypocząć. Piękny widok. Super, tak, dokładnie. No, piękny szlak. No, słuchajcie, naprawdę, bierzcie przykład z wesołego Romka. 66 lat, brawo. I taki wielki plecak. No, idzie GSB. Jesteśmy w Rabce Zdroju. Jest to uzdrowisko głównie dziecięce. Nazywane jest Miastem Dzieci Świata. I mamy tutaj właśnie Rabcio. Teatr Lalek powstał w 1949 roku. Powstało dlatego, że duże dzieci przyjeżdżało na rehabilitację do sanatorium i żeby się nie rodziły, to stworzono im teatr. A tam dalej mamy modrzewiowy kościół. Pochodzi on z 1606 roku i wieża wybudowana jest bez ani jednego gwoździa. Zbliżamy się do Eski. Zaraz będzie przejście przez ekspresówkę. No, pan sobie tu wypasa owce. Zobaczcie, że są wszystkie czarne. I teraz się wszyscy przebijają na te czarne, tylko... A czym to się różni? Pieniądzami. Tutaj pasterz opowiedział, że czarna owca kosztuje 100, a biała 300. Więc już masz 200 do przodu i na białą owcę masz 300 dopłaty, a na czarną 600. Dopłaty, także na czarnej owcy jesteś 500 do przodu w porównaniu do białej owcy, jeśli chodzi o handel i te dopłaty dla pasterzy. Także myślę, że teraz będzie coraz więcej czarnych owiec. Kochani moi, w ogóle cały dzień nam minął dzisiaj z Pawłem tutaj, szybkim podróżnikiem, który też robi GSB z podobnymi maszrutami. To tak chyba już gdzieś od 4 dni się przenikamy, walczymy razem w tej nierównej walce. No i tak sobie dzisiaj gadamy, że w sumie zostanie z Jordanowa, gdzie dzisiaj kończymy, jakieś 130 do mety. No i Pawle już mówi, że ci się nostalgicznie zaczyna robić. Bardzo bym powiedział nawet. Nie chce mi się wracać. Nie chce tak, czy się podoba. Im bliżej do mety, tym coraz ciekawiej. Coraz ciekawiej i nie wiem jak to będzie na mecie. Czy nie będę chciał wrócić w to samo miejsce, naprawdę. Wiesz co, no jest na to sposób iść dalej. No zobaczymy, no. Zobaczymy. Kochani, przebywajcie. Czyli polecasz, warto. Bierzcie przykład z Pawła,
dzielnie walczy, jest tutaj pierwszy raz i poleca. I na pewno nie ostatni. Tak bardzo pragnę, aby serce moje przy twoim kroczyć mogło, by nigdy nie było samo, lecz zawsze otoczone miłością twoją. Tak bardzo pragnę, aby serce moje przy twoim kroczyć mogło, by nigdy nie było samo, lecz zawsze otoczone miłością twoją. Chcę, by spełniły się moje najskrytsze marzenia. Chcę, aby wartość dla kogo nie musiała wzięła się zmieniać. Chcę, aby wartość dla kogo nie musiała wzięła się zmieniać. Weź miłością włóż serce swe, tego tylko tego, tego właśnie chcę. Weź miłość mą włóż serce swe, tego tylko tego, tego właśnie chcę. Moimi dłońmi chcę tulić twoje dłonie, wyczuwać cię w oczach rany, których najlepsze schronienie, ogarniać marzeniami twe usta miłością moją. Serce swe, tego tylko tego, tego właśnie chcę. Weź miłość mą, włóż serce swe, tego tylko tego, tego właśnie chcę. Weź miłość mą, włóż serce swe, tego tylko tego, tego właśnie chcę. Zdarzyło się coś niesamowitego. Skończyliśmy 13 dzień wędrówki w apartamentach w Galerii Jordanowskiej. Tutaj nas przywitali. Cudowne, wypasione apartamenty. Jeszcze nie byłem w kiblu. Ej, idziemy zobaczyć. O kurde, kochani. Ale pod galerią zaczepił nas Janek z mamą, z Agnieszką, z tego co pamiętam. Z Agnieszką, tak. I Janek jest niesamowity. Ma 11 lat i przeszedł już główny szlak sudecki, główny szlak beskidzki i szlak karpacki. Główny szlak beskidzki w wieku 9 lat. No kurde mol, jaki koks. Wy mi piszecie, że nas podziwiacie. Tak, że my robimy coś, nie. O, ale szybki, ale jesteś koks. Nie. Janek to jest koks i na takich ludziach się trzeba wzorować. Czy na wesołym Romku 66-letnim idącym GSB. To jest dopiero osoba do podziwiania. My jesteśmy zwykli i chcemy być zwykli, żeby pokazywać innym zwykłym osobom, że można robić niezwykłe rzeczy i że każdy może robić niezwykłe rzeczy. Dobra, my się myjemy, bo śmierdzimy. Ja i chillujemy. No ładne dziewczyny nie śmierdzą i nie srają. No ja robię jedno i drugie. Dobranoc. Dobranoc. Kochani, babia przed nami. Tam będziemy. Już niedługo. Jesteśmy na przełęczy Malinowe. Jest tutaj obelisk upamiętniający pajetyzantów, którzy tu polegli podczas obrony osiedla Maliny, które Niemcy spalili w 1944 roku. Zrobiliśmy przerwę, idziemy dalej. Zrobimy jej Coco Jumbo, co? Uwaga. O Jezu! Ja.
proszę państwa, Paula teraz wykona taniec specjalny. Uhu. Ile za to bierzesz? Dla ciebie zadaję, bo jesteśmy teraz w paśmie Policy, wchodzimy na szczyt. Jesteśmy na terenie rezerwatu. Chroni się tutaj ten bór świerkowy, który nas otacza, a także występują tu różne gatunki chronione roślin, gatunki zwierząt, takie jak głuszce, dzięcioł trójpalczasty, endemiczny gatunek chrząszcza. Mamy tutaj krzyż upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej w 1969. Rozbił się tutaj samolot Polskich Linii Lotniczych LOT i zginęły wszystkie osoby będące na pokładzie, 53 osoby. Podobno uciekali z PRL-u, gdzieś tam chcieli za granicę uciec i lecieli nisko pod radarami i się rozbili. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Babia Góra, kochani, jest to najwyższy punkt na trasie i za jakieś 3-4 godzinki się zameldujemy tam na górze. Idziemy teraz wzdłuż dawnej granicy galicyjsko-węgierskiej i kiedyś wiódł tędy szlak przemytniczy, nazwany tabakowym chodnikiem. Przemycano tędy tytoń z Galicji na Węgry, przez masyw Policy, aż przez przełęcz Krowiarki i dalej. Później w okresie międzywojennym była tutaj granica polsko-czechosłowacka i przemycano kamienie do zapalniczek i obuwie z Czechosłowacji do Polski. Babia Góra, 2.30, kochani. Startujemy o 16.00. Po 2 tygodniach marszu z ciężkimi plecakami. Ile nam dajecie czasu? W ile wejdziemy? Będzie 2.30? 3? Czy 2? 1.30? 15 minut? Ile będzie? Obstawiajcie w komentarzach, kochani, obstawiajcie. Zobaczymy, kto się wstrzeli. Piszcie komentarz teraz. Stop w filmiku i obstawiacie, w ile wejdziemy na Babią Górę z takimi ciężkimi plecakami. Jesteśmy na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Wchodzimy sobie na Babią Górę. Jest to najwyższa góra w Beskidach i w ogóle najwyższa góra w Polsce poza Tatrami. Druga pod względem wybitności, pierwsza jest Śnieżka. Spotkać możemy tutaj wiele różnych gatunków roślin, wiele roślin chronionych, w tym tocję alpejską, rogownicę alpejską, też okrzyn jeleni, który jest symbolem parku. Spotkamy dużo chronionych ptaków, bociana czarnego, głuszce, cietrzewie, puchacze i mnóstwo innych zwierząt. Co jeszcze niezwykłego jest w Babiej Górze? Jest to piętro hal, które tutaj występuje. Jedyne takie w Beskidach. I właśnie dzięki tej różnorodności zbiorowisk leśnych, piętr hal, tych porośniętych trawą, występuje tu tak duża liczba gatunków ptaków. 17.30, byliśmy tu trochę wcześniej, czyli niecałe 1,5 godzinki i mamy Babią Górę, czyli nie taki diablak straszny, jak go malują. Tatry, no niestety zamglone. Fatra z tamtej strony to samo. Ale jest pięknie. Tutaj mamy zejście czerwonym do markowych szczawin na dole. Uff. Mega. 1,5 godzinki. Jak się podoba, Paula? Bardzo, naprawdę jest ekstra. Mimo tej mgły i tak jeszcze rewelacja. Na zejściu z Babiej Góry rozdzielamy się, bo ja szybciej schodzę, Paula trochę wolniej, oszczędza kolana i po prostu muszę się dostać do markowych szczawin na małe posiedzenie. Właśnie pod markowe szczawiny zawitała moja piękna. Jak się schodziło? To ja mat. No, ostra jazda. Kolana spoko, ale stopy to już mi w dupę płaszczą. Spoko, zaraz coś pomasujemy. W kuchni turystycznej w markowych szczawinach się gościmy. Ja sobie zalałem owsiankę proteinową. Pierwszy raz będę to jadł, zobaczymy. Ale w sumie za 3 zety w biedrze. Paula coś tutaj pichci. Co to będzie? Będzie kasza z kukurydzą i sosem pomidorowym. Po regenerującym noclegu opuszczamy obiekt Markowe Szczawiny. Jest to najstarsze schronisko w Beskidach Zachodnich. Powstało tutaj już w 1906 roku jako odpowiedź na wybudowanie tutaj obok schroniska w rejonie Babiej Góry przez Beskidenverein. Powstał w tym celu Babiogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystycznego.
I oni właśnie zajęli się budowaniem schroniska, a także wyznaczeniem tutaj szlaków. Przez to, że Niemcy wyznaczali też swoje szlaki, trwała tutaj wojna na pędzle, czyli przemalowywano jedne oznaczenia na drugie. 15 dzień wędrówki, a 14 dzień wędrówki z tą panią. I jeszcze się nie zabiliśmy, jeszcze się nie pokłóciliśmy. Coś tu jest chyba nie tak, bo nigdy tak nie miałem. Coś niesamowitego, mam jeszcze minutę 30 na karcie, nagrywamy. Takie szybkie podróżniczki nas znalazły i dały nam śmiejżelki! Zarąbiście, dziękujemy bardzo. Fantastyczne. Przyda się. W październiku. Tak jest, lot szybkich podróżników, 2-3 października, tam się widzimy. I pozdrowienia dla Justyny, o! Haha. Powiem to, co przed chwilą Andzi i Sylwii. Góry są wspaniałe, ale ludzie są jeszcze lepsi. Naprawdę. Tak jak Paweł, który z nami idzie już któryś dzień. Też fajny gościu. Cudowni ludzie to jest prowadź. No, trzeba być pozytywnym wojownikiem w każdej sytuacji. Jesteśmy kochani na Głuchaczkach i ta pani, najlepsza bazowa na świecie, nam tutaj robi ucztę po prostu, kawa z mlekiem, tak, tosty jakieś się robią, tak, kawa z kawiarki, jest misza, jest wszystko. To już jest chyba GSB z supportem, nie? To naprawdę, no masakra. No i mamy tościki, baza Głuchaczki rządzi. Baza Głuchaczki rządzi! Raczej! Jesteśmy na hali miedziowej i wymyśliłem suchara. Jak się nazywa? Nowotwór szczura. Ratrak. Ten był dobry, co? Hala Rysianka, kochani. Zobaczcie, jaki cudowny widok. Tutaj mamy masyw Pilska. Tam w tle, tak za mgłą, Babia Góra. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Tam w tle majaczą Fatry. Szkoda, że tu nie śpimy, żeby to zobaczyć rano. Lecimy dalej. Nie ma miejsc na Rysiance. Przez to, że tu jest tak ładnie, to bardzo ciężko z miejscem. I zabierają nas nasi przyjaciele z Bielska, Artur i Ania, których kojarzycie z odcinka z Worka Raczańskiego. Jesteśmy pod schroniskiem Rysianka, ma ono bardzo interesującą historię. W latach 30. ubiegłego wieku wybudowano tu najpierw dom prywatny. Wybudował go Gustaw Pustelnik. Jednak nie mógł on swojej budowy dokończyć, bo dom był budowany bez zezwolenia. Dopiero dzięki inicjatywie Towarzystwa Tarczańskiego, Towarzystwa Narciarskiego, udało mu się ten dom ukończyć i w czasie wojny tutaj stacjonowali Niemcy. Po przejęciu tych terenów przysyłano tutaj żołnierzy niemieckich na odpoczynek. Zorientowali się partyzanci, że tutaj są, że tutaj można zdobyć pożywienie, można zdobyć odzież, koce i w 1943 roku zaatakowali schronisko i bez jednego wystrzału zdobyli całe schronisko. Niemcy byli w ogóle nieprzygotowani. 16 dzień wędrówki. Mamy tu naszych cudownych gospodarzy, Anię i Artura, którzy ugościli nas po królewsku, najedzeni. Cały czas czuję cebulę w ustach. Jest cudownie. Dziękujemy wam bardzo. Ruszamy na szlak. Jak tam, Paula, energia? Super, naładowane baterijki. Super, no to lecimy. Pogoda dopisuje. Kochani, przed nami węgierska górka. Ciekawa jest legenda powstania tej nazwy. Ponoć w XV wieku, kiedy przybyli tu Węgrzy i chcieli zająć żywiecczyznę, powiedzieli, że ta ziemia należy do nich. Nie chcieli za bardzo kłamać, więc sobie wsadzali ziemię przywiezioną z Węgier w nogawki i klękali, mówiąc, że klękają na swojej ziemi. Faktycznie tak było. No i przechodzimy. Most na rzece Soła. Bardzo smutny moment, ponieważ jest to granica między Beskidem Żywieckim, z którego wychodzimy, a Beskidem Śląskim, w który wchodzimy. I jest to ostatni z Beskidów na naszej trasie. Jesteśmy na górze. Na tej górze. I ta góra nazywa się Cebula! Ktoś nazwał szczyt na moją cześć. Cebula, 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 los cebula i krokodyle łzy. Tralalala. Umiesz śpiewać o cebuli? No. O cebuli? O cebuli, no kurde, o czym? O miłości. O miłości. O cebuli! To jest Skrzyczne i piękna trasa. Tutaj jest taka pętelka. Ale my idziemy
na tą górę, Baranią, z widoczną wieżą widokową. Tam mamy Beskid Żywiecki, tu mamy Beskid Śląski. Oba piękne, jak dwie piersi. Jesteśmy w rezerwacie Bajania Góra. Rezerwat ten powstał dla ochrony lasów tutaj. Niektóre drzewa mają nawet 200 lat. Jest to dobrze zachowany fragment Puszczy Karpackiej. Powiem wam, że historia tego rezerwatu sięga już XIX wieku. Cieszyńscy Habsburgowie, którzy tutaj polowali na głuszce, postanowili założyć obszar chroniony, żeby móc sobie spokojnie polować, ale też sprowadzili leśników z Austrii, żeby chronić głuszce i żeby one jak najdłużej przetrwały w swoim naturalnym środowisku. O, i meldujemy się, kochani, z wieży widokowej na Baraniej Górze. Tam w tle Babia Góra, tutaj masyw Pilska. Jak jest dobra widoczność, to Fatry się otwierają ładnie. No nie dzisiaj. Jesteśmy w Przysłopie pod Baranią Górą. Fantastyczne schronisko odremontowane. Oj, odkręca mi się kamera. Odremontowane z klasą i przywitali nas ciastem. Na polanie, na śniadanie wyszły sobie dwie młode łanie. Jedna łania trochę większa, ta druga ciut mniejsza. Drogi lesie, kręta drogo, i ty piękna górska wodo. Nad górami, nad lasami, słońce bawi się w berka z chmurami, byle dalej od zachodu, trochę harce znów od wschodu. Drogi lesie, kręta drogo, i ty piękna górska wodo, jak daleko w kilometrach, a jak blisko mego serca. Być człowiekiem, jakże czasem trudno odpowiedzieć sobie na nie. Trzeba tylko więcej dawać, mi zabierać, więcej kochać. Drogi lesie, kręta drogo, i ty piękna górska wodo. Kręta drogo, i ty piękna górska wodo, jak daleko w kilometrach, a jak blisko mego serca. Drogi lesie, kręta drogo, i ty piękna górska wodo, kilometrach, a jak blisko mego serca. Ś-
17 dzień wędrówki, a 16 na GSB. Rozpoczynamy opuszczeniem wspaniałego schroniska Przysłop pod Baranią Górą. Cudownie nas tu ugościli. I lecimy dalej czerwonym. Godzina 7:17. Mamy 37 km do końca GSB. Tam gdzieś w tych okolicach powinni czekać moi kochani rodzice, a przyszli teściowie Pauli, no bo zabierają swoją synową do Wrocławia. Także jakbyś miała wątpliwości, czy cię lubią, to już nie masz. Nie mam, dziękuję bardzo. Mi już jest smutno, że się kończy. Kurczę, tylko jeden dzień został, a jest tak fajnie. Naprawdę, taka przygoda. 2 tygodnie, a zleciały po prostu jak w jeden dzień. Mega. Polecasz? Polecam, bardzo polecam wszystkim wędrówkę. No, możecie sobie złożyć na mniej, na więcej dni. Możecie iść etapami, z kimś, sami, jak wolicie. Ale warto, naprawdę warto przejść, naprawdę piękny szlak. I powiem wam, że jeszcze tutaj tej końcowej części nie byłam, więc jeszcze nie wiem, co mi dzisiaj czeka. Ale Beskid Śląski mnie bardzo urzekł. Naprawdę piękne rejony. Są tu jacyś podofile? Nie mylić z tymi przez E. Chyba tutaj nie można wjeżdżać. Proszę państwa, przyjechał tutaj paparazzi. No i kręcimy się wzajemnie. Przed państwem Marcin. Marcin przyjechał tutaj z Łodzi, z Dąbrowy. I z Łodzi i z Dąbrowy jednocześnie, żeby przejść z nami ostatnie kilometry. Siemanko. No złoty człowiek, naprawdę złoty człowiek. Dziękujemy bardzo za towarzystwo. Obiecane drożdżówki. Czantoria Wielka. Jest to przedostatnia góra na trasie. Także się upociliśmy, bo znaczy my się upociliśmy, a Paula błyszczy. Paula błyszczy w słońcu. Jest wieża, ale płatna. Proszę państwa, lecą do nas najlepsi szybcy podróżnicy na świecie. Dzień dobry, moi kochani rodzice. Mega. Cześć moje drugie kochanie. Siemanko. Gościniec Równica. Przybijamy tu pieczątkę i spadamy z tego komercyjnego miejsca. Tararata. Gdzie Paula? Tararatata. Koleżanko, ostatnie metry GSB. Widać kropę. No możesz iść ze mną jutro. Nie kuś. Tutaj słynna kropa. Stary dobry przyjaciel. Główny szlak beskidzki 502 km. Najdłuższy szlak górski w Polsce. I złączmy nasze promienie i zrobiliśmy to. Paula musi polizać. Lizałaś w tym? Jest. Słuchajcie kochani, Paula pewnie coś wam powie, bo dużo mówiłaś o tym, że czujesz się smutna, ale może coś poza tym? No poza tym oczywiście. Tak sobie stanę z tą kępą, widać kępę? To była super przygoda. 16 dni wspaniałe przygody, mimo tego deszczu, mimo tego, że czasami było ciężko. To było naprawdę ekstra. Ja się bardzo cieszę, że udało, że zrobiliśmy to, że przeszliśmy to razem. Bo mi się bardzo szło super. Nie byliśmy... Nigdy nie byliśmy na tak długiej wyprawie, więc to był taki też test sprawdzian i jak najbardziej zaliczony na 6, moim zdaniem. Tak, zdecydowanie. 6 z plusem nawet. I co wam powiem, że oprócz tych pięknych widoczków, oprócz tego ładnego lasu, ciszy, spokoju, to góry to ludzie. I to nie tylko misiek, z którym szła. Szybki, z którym szłam. Wydało się, jak na mnie mówi. Ale to też anioły szlaku, które spotkaliśmy, tak. o których opowiadali nam inni GSB-owicze. Ludzie, którzy gotowali rosół, jak ktoś był chory, przyjmowali na nocleg, robili pranie, robili ci herbatę. Po prostu dlatego, że też chodzą po górach, też rozumieją, jaki to jest trud. I to też ta społeczność GSB-owiczów. Ci ludzie, których mijaliśmy na szlaku, po prostu w jedną czy w drugą stronę, którzy się uśmiechali, mówili, że się cieszą, że coś było fajne, coś polecali, czegoś nie. Niesamowita ta energia ludzi. Nie dlatego, że jesteśmy znani, dlatego, że oni też chodzą, tak jak my.
No. I to jest wspaniałe. Wielu nas nie znało, a i tak pomagało, czy chciało sobie robić fotki, bo robię fotki ze wszystkimi i tak dalej. To jest cudowne. Paula, powiedziałaś wszystko. Ja o tej części GSB-owej nie mam nic do dodania. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak, przygoda twoja to dalej. Dokładnie. Czas na kolejny rozdział po prostu. Tylko zobaczymy sobie jeszcze tych ludzi, bo tu jeszcze ktoś przyszedł w międzyczasie, a nie wiem kto w ogóle. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Kto wy jesteście w ogóle? Dzień dobry. O. Na Facebooku wyglądacie inaczej. Siema. Jak miło, ale czad. No to u nich śpię. Super. Mi pasuje. Kochani moi, zostawiam tam daleko idzie Tomek i Paulina, którzy gościli mnie w Ustroniu po skończeniu GSB z Paulą. Tutaj mamy 18 dzień wędrówki. I nie wiem co powiedzieć, bo dopiero zaczynam, nie mam ustawionego tekstu, nie wiem co chcę przekazać. Myślę, że to wyjdzie w praniu. W każdym razie, no niestety, nigdzie nie ma tutaj Pauli, bo miała tylko 16 dni urlopu i musiała wrócić po GSB. Mamy plan, żeby za 5-6 dni dotrzeć do Złotego Stoku i kolejne kilometry szlaku będą bardzo fajnie odcięte. Dużo ludzi mi pisało, że ten stary, szybki, bez Pauli, bez nikogo, który gdzieś tam łazi w dziczy samemu, to jest to, co ktoś lubi. No to dla tych wszystkich witam i zapraszam na przygodę. Zobaczymy, co przyniesie czas. Na razie 130 km dojścia do Prudnika, gdzie zaczyna się główny szlak sudecki. Idziemy! Pauli nie ma, ale lodzik dalej jest. Jestem w podmokłym lesie przy jakichś stawach. Strasznie robactwo tutaj lata, także trzeba zastosować tajną broń. Uwaga, obciągamy i... Ha! Nic mnie nie powinno tutaj atakować. Odwiedził mnie Waldek, w ogóle w środku lasu, tu nic nie ma. On przyjechał i przywiózł mi cieszyńskie specjały. Mamy piwko pszeniczne ze świetnego browaru, mamy lokalne kanapki to jest ze śledziem, tak, i... kanapka ze śledziem. I cebulą, no petarda. I jakieś łakocie, no, jeszcze bułeczki, ciepłe, tak. Ciepłe cieszyńskie bułeczki. Kochani, Cieszyn wymiata, naprawdę, to jest chodzenie z supportem, naprawdę, ja nie idę sam. Mamy lekki problem, bo koszmarna burza idzie, to co widać to jest jakby jej skrzydło, które już mnie wyprzedziło, ale z tamtej strony, zza drzew, nadciąga ogromniasta, gigantyczna burza, która powinna zająć całą noc. Za jakieś pół godziny tu będzie, ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie spać, gdzie się schronić, czego szukać. Zobaczymy. No dobra kochani, jest plan. Za 2 km jest wiata dla rowerzystów, średnia, bo niezbyt szczelna z tego co kojarzę, ale lepszy rys niż nic. Kochani, w tej wiatce zaczęło się robić nieciekawie, deszcz zacina, przyszło jakieś dwóch dresów z siatką browarów. Zaczęli chlać, w ogóle puszczać jakieś rapsy. Także uruchomiłem absolutnego guru chodzenia po całej Polsce, z krzata odkrywce. Jest to ziomek, który idzie 100 tysięcy kilometrów po Polsce. 100 tysięcy kilometrów po Polsce na piechotę. Bez spania w miejscach typowo noclegowych. I wszystko załatwia sam. Czyli jakieś remizy, harcówki, inne takie rzeczy. Mega koks. Bardzo wam polecam zainteresować się skrzatem odkrywcą, bo naprawdę inspiruje, to co on robi jest niesamowite i ma kontakty wszędzie i poratował miejscowymi strażakami, więc śpię w remizie strażackiej OSP Moszczenica, proszę państwa, złoci ludzie. W ogóle mam gołąbka od żony jednego z nich, herbatka jest petarda, tutaj się walnę do spania. Zażarłem już tego gołąbka i bułkę słodką i masakra, ale jeszcze mam, przepraszam, ale jeszcze mam bułki od mamy z wczoraj i trzeba je zjeść, bo się zepsują, bo są z kotletem, z miłością,
Cudowne. Dzień dobry. Godzina 5:45. 19 dzień wędrówki. Jest problem, bo uszkodziłem sobie wczoraj lewą stopę na tym asfalcie. Chciałbym dojść do piątku, do Złotego Stoku, ale już raczej staje się to niemożliwe. Raczej będzie to sobota, dzień kota i oby się udało. Lewa stopa po zewnętrznej boli, prawdopodobnie od chodzenia po krzywym poboczu, no bo tutaj dużo było chodzenia drogami. I to jest problem, bo tymi drogami będę szedł jeszcze jakieś 195 km. Słabo, 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 słabo. Kucyk. Kucyk, tak. Aha. Przykazanie głosi, jedz śniadania, gdyż są smaczne i zdrowe. No to jemy śniadanie. Na śniadanie dzisiaj pryncypałki od strażaków z Moszczenicy. Lubicie pryncypałki? Ja uwielbiam. Chyba najlepsza rzecz w Żabce, poza hot dogami. A inne przykazanie głosi, podcieraj się ręką prawą lub lewą, jak ci wygodniej. A ja mam pytanie, czy da się podcierać oburącz? A jeśli tak, to jakby to wyglądało? No nie jest za różowo, powiem wam. Nie jest, pada zimno. Musiałem ubrać merynosa, opaskę na uszy i dalej zimno i dalej pada. No trudno, był tydzień pogody, to ma być teraz dzień niepogody, ale ma się wypogodzić, może nawet dzisiaj. Chociaż ciężko w to uwierzyć. Kolejna magia szlaku, kochani. Jestem w Wodzisławiu Śląskim i jest ze mną Natalia. Przyniosła mi banana, którego już zeżarłem, i dwa lubisie. Jaki smak, bo nawet nie patrzyłem. Mleczne. No i gitara. Mam tutaj lokalnego przewodnika Macieja, tak? Dobrze pamiętam? Tak, Macieja. Dokładnie, który nam pokazuje tutaj, kochani, wysokie jeseniki. Idziemy w tamtą stronę, no trochę bardziej po polskiej, ale mniej więcej w tamtą stronę, gitara. Maciej nas przyprowadził w takie miejsce. Genialna wieża widokowa. Wchodzimy na górę. Zaraz nam Maciek poopowiada, co widać. Najpierw w stronę Śląska. Tutaj jest jakaś hałda. Co to za hałda? To jest hałda Charlotta, to jest najwyższa hałda stoczkowa w Europie. Ma 407 metrów nad poziomem morza. Tutaj ten obszar na dole, to płaskie, to jest teren zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Aha, czyli to wszystko się zalewa w tak, razie powodzi. Tak, to tutaj też wyrownie no. Wszystko, tak. Jak przyjdzie powódź, zamkną wrota na Odrze i to jest teren, który się zalewa. Aha. No dobra, no żeby się sytuacja z 97 nie powtórzyła, nie? Najważniejsze, że widać Góry Opawskie, gdzie się zaczyna główny szlak sudecki, a jak już widać, to znaczy, że lada moment tam będę, bo tam, gdzie byłem dwa dni temu, to już nie widać. Kolejna magia szlaku, kolejny anioł szlaku. Po 42 km 19 dnia zabrał mnie Damian, szybki podróżnik z Raciborza. Razem z takim przystojniakiem, przystojniaczką? To on, no pewnie, że on, no pewnie, że ty jesteś psem. Zatem idź, by samotność nie oplotła twoich stóp. Zatem idź, aby zimno nie zdobyło twoich słów. Zatem idź, tam gdzie woda słodko śpiewa pośród wzgórz. Zatem idź i nie pytaj, ile wciąż przed tobą burz.
abyś dostrzegł wielki spokój w każdy dzień. Zatem idź, pochwyć w dłonie każdej nocy krótki sen. Zatem idź i nie zważaj już na ciemność ani chłód. Zatem idź, tu przed tobą się narodził ścieżki. Zatem idź, idź. Tutaj, kochani moi, Damian nawraca się, bo mnie odwoził na szlak. Siema. Cudowny człowiek. Do Prudnika 56 km. Może by dało radę dziabnąć to w jeden dzień. Gdyby nie to, że napieprza mnie noga. Pogoda ma być dobra, choć przed chwilą padało. Było ciepłe lato, choć czasem padało. Kochani, jesteśmy z Irkiem na głównej drodze. Przyjechał zostawić mi trochę żarcia i węgiel, jakby się nie przyjęło, także bardzo mądrze. Irku, dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam, dużo sił życzę. Oj, przyda się bardzo. Czuję się znowu jak taki wesoły mały szczeniaczek, którego każdy chce pogłaskać i wszyscy go rozpieszczają. I znowu mi to pasuje, kurde, tak. Jak to ma nie pasować? Tyle pozytywnej energii. Tutaj mamy dorodne kolby, a tutaj mamy znak mówiący, że wchodzimy w województwo opolskie. Kochani, to już jest blisko do Dolnośląskiego. Patrzcie, kto do mnie przyszedł. No cześć, Kliciuś. Cześć, koteczku. Co tam mamy? Co tam wąchasz? Wszystkim się interesuje, tylko nie mną. Odwraca kota ogonem. Zakupy. Dzisiaj środa. Dzień loda. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie na to. Uwaga! Jest! Shooter! Shooter! Do następnej wsi po szutrze! 21 dzień wędrówki, trzeci tydzień i żegnam się z Malwiną, która fantastycznie ugościła mnie razem z Marcinem, który gdzieś schował się do któregoś z tych trzech aut. No i mamy biskupią kopę. Zaraz tam wejdziemy. 10 km do Prudnika i zaczynamy główny szlak sudecki. Chce ktoś kurczaczka? Halo? No kurde, co za debil? Wyrzuca z auta po prostu przy drodze. No jakim trzeba być tumanem, żeby robić takie rzeczy? Iść, ciągle iść. W stronę słońca. Aż do końca moich dni. Tan, taratan. Taratatan tararan, ratararan tararan, tarararan. No cóż, kochani, jaki kanał, takie fanfary, także szału nie ma. Czy poznajecie to miejsce? Czy wiecie, gdzie jesteśmy?
Czy wiecie, co tu jest? Proszę Państwa, witamy w Prudniku, przy czerwonej kropce oznaczającej początek głównego szlaku sudeckiego. Lecimy do Świeradowa Zdroju. Przed nami 444 km wspaniałej górskiej zabawy. W końcu odpoczynek po tym asfalcie. Będzie się działo. Jestem turbo podekscytowany. Godzina 9. O 9 zaczynamy GSS-a. Woohoo! No i teraz, według takich oznaczeń, przez następne 2 tygodnie na pewno, może dłużej, w Prudniku przerwa na rolowanko, jedzonko. Nie wiem, czy to widać. Tutaj mam taką plamę siwych włosów od urodzenia. Cały czas mi tutaj rośnie taki placek siwych włosów i jestem mutantem. Długo ta ścieżka się ciągnie, ale to dobrze, bo jest świetna. Przed Pokrzywną jest bardzo ciekawe miejsce, bo jest rzeczka. Droga i rzeczka. I teraz jest tutaj taka fajna kładka. Ale rok temu, gdzie były straszne deszcze, szedł GSS mój dobry kolega Piotrek. I po 2 tygodniach deszczy tutaj wody było tyle, no, że ta kładka byłaby przykryta. Masakra. I koleś z wioski, chyba właśnie z Pokrzywnej, koparką stał i przewoził, tu wszędzie była woda, gdzie widać, i przewoził w łyżce koparki przez wodę GSS-owiczów. Niesamowite, fantastyczny gościu. No to jest anioł szlaku kolejny. Mamy krówkę na trasie. Mam nadzieję, że krówkę, że to nie byk. No ktoś bardzo lubi wypasać bydło na szlaku, widzę. Tutaj mamy kolejną krówkę. Bezpośrednio na ścieżce. Cześć krowa. Co tam słychać? Jestem tylko wędrowcem. Nie zrobię ci krzywdy i ty mi też nie. Spoko loko. Srebrna kopa. Pierwsza z kop. Będzie ich 5 łącznie. Srebrna, później biskupia i później po drugiej stronie jeszcze 3 mniejsze. Polska strona, czeska strona. Jest w pytkę. Wychodzę powoli z parku krajobrazowego Gór Opawskich, które zostawiam tutaj. Tu za kukurydzą jest biskupia kopa. I noc ma być w miarę pogodna, 12 stopni. No i w końcu chyba nadszedł ten wiekopomny moment. Po 21 dniach dźwigania namiotu w końcu go rozłożę. Na to wygląda. Oj, fajnie. Kupiłem sobie już jogurt z tej okazji. Dzisiaj będzie jogurt i zupka z kabanosem. Żywię się fatalnie i nie bierzcie ze mnie przykładu, jeśli chodzi o jedzenie. Znalazłem miejsce pod namiot w postaci schronu turystycznego jako kuchni, a sypialnia będzie tutaj. Tutaj, gdzie są te drzewa, jest główna droga. Jeżdżą samochody z widokiem na mnie, więc jeszcze nie stawiam namiotu. Ale oczyściłem sobie tutaj poletko z kamieni. I widoczek będzie taki. Tutaj biskupia kopa. Dzień dobry. Trochę nam się pozmieniało ogólnie wczoraj. Wyniosłem się spod tej wiaty, bo tam był koszmarny ruch. Samochody przyjeżdżały, odjeżdżały. Okazuje się, że to jest najpopularniejsze miejsce w całej gminie chyba, bo co 5 minut chciał tam przyjechać jakiś inny samochód. Dobra, jest po 6, 6.15, także trzeba wstawać i iść szybko. Także zbieram się i lecimy. Może herbatkę jeszcze szybko zrobię? O, herbatkę. Herbatka jest i będę sobie ją popijał. Jako osłoda po najgorszym dźwięku świata dla wędrowca. Uwaga. To jest smuteczek. Koniec wylegiwania się. Trzeba lecieć w trasę. Plan na dzisiaj: dojść jak najbliżej Złotego Stoku. Jak ja kocham zakupy w jakichś takich sieciówkach typu Lewiatan. Zobaczcie, co mam. To jest moje śniadanie. Jogurt z musli, ogromna drożdżowa, 2 banany, woda. Za 6,90 to wszystko. No kurczę mol. W jakichś delikutasach centrum bym zapłacił pewnie dychę. Czas ściągać buty. Wyciągać kulę mocy.
i masujemy stópki. Zostawiłem jeszcze panią w sklepie telefon do ładowania, bo mam 30% baterii cały dzień przede mną. Powerbank odesłałem razem z Paulą, żeby tego nie nosić. I wystarczy zagadać w sklepie, na stacji benzynowej, w schronisku, gdziekolwiek. I nie ma problemu, żeby podłączyć telefon i podładować, jak i tak robisz przerwę. Nie bójmy się rozmawiać z ludźmi, naprawdę. Jakoś mało gadam do kamery, ale powiem wam, że nie mogę się doczekać zerówki. Po prostu tak jej potrzebuję, tak tęsknię do odpoczynku. Tak mi się smutno zrobiło od tego gadania o zerówce, że musiałem się pocieszyć. Chipperki wjeżdżają. Jest godzina 17:41. Powoli kawaleria w postaci moich rodziców powinna ruszać z Wrocławia, żeby przyjechać po mnie gdzieś pod Paczków. Kojarzycie filmik Paweł Jumper? To tutaj kręcili. Kurczę, takie smaczki przy GSS-ie. No kochani, nadjeżdża mój rycerz w czarnym rumaku. Dzień dobry, można? Ej, chodź, wędrowcze strudzony. A, ten sam kadr, inne światło, dziękuję bardzo. Do zobaczenia za parę godzin. Ciach, jesteśmy tu, gdzie wczoraj skończyliśmy. I mamy do Złotego Stoku, który jest gdzieś tam, 17 km. No może tutaj 18. I bardzo mi to odpowiada. Dzisiaj 18 km. La 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 la. Moi rodzice są najlepsi na świecie. Cześć. Muszę wam coś pokazać, trochę się cofam. Idę, tu już jest droga do Złotego Stoku. I patrzcie, co się wyłania zza krzaka przy oznaczeniu szlaku. szybki jesteś, wielki! I proszę bardzo, jeszcze zimne. No, całkiem chłodne, to jest dzisiejsze. Ktokolwiek to zostawił, nie mam zielonego pojęcia kto. Dzisiaj pijemy twoje zdrowie. Twoje i wszystkich szybkich podróżników. Co należy się? Za szybkich podróżników. A jeśli oglądasz to przy piwku, to wznieś toast za szybkich podróżników, za naszą społeczność. A kartonik zabieram ze sobą i wyrzucę. Mój ukochany, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju Złoty Stok. No zarośnięty, nic nie widać niestety, czai się za drzewami. Tu się wychowałem. Tutaj spędziłem pierwsze 15 lat mojego życia. Zabiorę was do domu i pokażę, co tam na mnie czeka, bo jest coś wyjątkowego i wędrownego. Witam w moim domu, kochani, i czeka tutaj na mnie, poza kochaną rodziną, coś takiego. Puchacz, chciałbym być sobą, a w nim przepak. Przepak. Mam tutaj rzeczy, które mogą mi się przydać na dalszej trasie. Jeśli idziecie i nie macie domu czy znajomych po drodze, można sobie paczkę wysłać i niech gdzieś na was czeka. To jest tak proste, a naprawdę pomaga, bo nie wszystko trzeba nosić ze sobą. Takie mamy widoczki z balkonu. Tutaj Jawornik Wielki, moja ukochana góra. No i słuchajcie, a zresztą tam idzie GSS. Na tą górę będziemy się wbijać po zerówce. No bo właśnie, zerówka przed nami. Co się robi na zerówce? Dlaczego to się nazywa zerówka? Zerówka to jest dzień, gdzie się nie idzie. Robi się 0 km i dlatego nazywa się to zerówka. Podczas zerówki jesz dowoli, pijesz dowoli, śmiejesz się dowoli, odpoczywasz fizycznie, psychicznie, regenerujesz się, jakaś rozrywka, inne takie rzeczy. Robisz wszystko, tylko nie idziesz. Nabierasz sił, ładujesz bateryjki przed kolejnym marszem i mnie już policzki bolą na samą myśl, że właśnie mnie to czeka i właśnie się zaczyna. Bardzo tego potrzebuję. Zerówki powinno się robić co 300 km. Co 300 km, kochani, powinno się mieć dzień zero. Tak zalecają zawodowi wędrowcy. Czyli ja już powinienem być po dwóch, a zaczynam pierwszą dopiero, także naprawdę jak będziecie gdzieś wędrować dłużej, to zaplanujcie sobie zerówki co około 300 km. To jest bardzo zdrowe i dla ciała, i dla duszy. Na zerówce się nie chodzi, ale jeździć można, kochani. Właśnie podjeżdżamy pod dworzec kolejowy, po takiego jednego VIP-a.
Cześć piękna, po 200? Blisko. Przywiozłaś mi papier. A, łe, ja myślałem, że papier do drukarki. Bu. Kochani, mieliśmy teraz nabożeństwo, mszę w kościele parafialnym w Złotym Stoku. Cudowna energia. Fantastycznie, dzięki temu panu, a raczej księdzu, ojcowi, mogę tak do ciebie mówić? To może być przez pan, bo do pana Jezusa też tak mówili przez pan. Kochani, dziki prezbiter przed nami i trzymaj kochanie. Ja chciałbym dzikiego prezbitera serdecznie odznaczyć honorowym odznaczeniem szybkiego podróżnika. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Tutaj mamy w ogóle Oliwkę z rodziną. Fantastycznie. To jest sprawca całego zamieszania. Dla niej idę, dla tego małego aniołka, dla tego słodziaka. To wszystko się dzieje. Ci wszyscy ludzie tutaj są właśnie ze względu na nią. Bardzo fajnie, że jesteś, Oliwka. Rośnij zdrowa. Fajnie, że przyjechaliście w ogóle. Naprawdę, mama Oliwki to jest taki dzik. Dobra, koniec zerówy. Od jutra idziemy. Jaką wolny sam obrałem, idę śpiewam dumny z tego, że swej duszy nie sprzedałem. Idę śpiewam dumny z tego, że swej duszy nie sprzedałem. I może ktoś powie mi, że to tak jakoś głupio brzmi, i może zarzucić też, że prowadzę nieznaną z nim grę. A ja sobie idę i wybijam takt, i czuję się wolny, wolny jak ptak, i wiem, że mi więcej do szczęścia nie trzeba, oprócz dechu nad głową i kromki chleba. I wiem, że mi więcej do szczęścia nie trzeba, oprócz dechu nad głową i kromki chleba. Dzięki ci, Panie Boże, na niebiosach, że mogę się położyć na złocistych włosach. I dzięki ci, Panie Boże, na niebiosach, że mogę się wytarzać w babich latach włosach. I dzięki ci, Panie Boże, na niebiosach, że mogę się wytarzać w babich latach włosach. I dzięki ci za to, że stworzyłeś ślimaka, i dzięki stokrotne za małego robaka. Bo rzecz to może skromna i mała, ale niebywale wzniosła i wspaniała. Bo rzecz to może skromna i mała, ale niebywale wzniosła i wspaniała. Dziękować ci, Panie, nigdy nie przestanę, za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane, za trzciny, za śpłotary, za wszystko listowie, za to, co w mym sercu i to w mojej głowie. Dziękować ci, Panie, nigdy nie przestanę, za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane, za trzciny, za śpłotary, za wszystko listowie, za to, co w mym sercu i to w mojej głowie. Dziękować ci, Panie, nigdy nie przestanę, za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane, za trzciny, za śpłotary, za wszystko listowie, za to, co w mym sercu i to w mojej głowie. Za to, co w mym sercu i to w mojej głowie. Za to, co w mym sercu i to w mojej głowie. Za to, co w mym sercu i co w mojej głowie jest. Zerówka dobiega końca. Właśnie podjeżdża patron kanału Zdzisław odebrać moją księżniczkę, kochanie. Dziękuję ci bardzo za wszystko, za ten czas. Siema Zdysiu. Elo pomelo. O, jedźcie bezpiecznie. Łodzonka jeszcze raz. Siema, dzięki bardzo. No, to już jest ostatnia prosta, kochani, naprawdę. Ja nawet nie mam samochodu. Życie bogatego youtubera.
jakoś dziwnie macham, no ale dobra. O, i pojechali. Co wam mogę powiedzieć jeszcze? Czuję się wspaniale. Ciało się zregenerowało, ale umysł, kochani, po tych dwóch dniach z rodziną, z Paulą, ze znajomymi, z szybkimi podróżnikami, o, mam mnóstwo energii i chęci. Trochę się bałem, że się rozleniwię, że już mi się nie będzie chciało iść, ale nie, nabrałem energii i jak najbardziej chcę cisnąć. Pomimo tego, że zapowiadałem na dzisiaj opady deszczu. Witamy na GSS-ie, Lądek Zdrój 4.30. Wchodzimy na Jawornik Wielki, kochani. Jest tutaj bardzo znane miejsce. Wiata, która była planem filmowym pierwszego odcinka Szybkich Podróży w historii, 5 lat temu. Ponad, jakim ja byłem wtedy szczawiem. Jaki to był ziemniaczany szczypior w ogóle, masakra. No cóż, widoczków z Jawornika Wielkiego tym razem nie ma. A szkoda, bo by było widać moją chałupę. Na cudownym, uroczym rynku, połączyłem rynek i lądek, rynku w lądku, mamy taki napis: jedni szukają szczęścia, inni piją kawę. No, ja nie jestem ani jednym, ani drugim. Kawa mi nie smakuje, a szczęście już znalazłem. Czas na przerwę. Jak tylko wyciągnąłem chipperki, to takie towarzystwo tutaj zleciało, no trochę grubo. Pod Czarną Górą spotkałem takiego GSS-owicza, nawet nie wiem jak się nazywasz? Paweł, GSS-owicza Pawła, który tak sobie gadamy, że sobie chodzi, to jest mniej więcej 350 km licząc od Świeradowa i to jest jego siódmy dzień. No kurde mol, prawie 400 w 7 dni. To są koksy, tych to podziwiać. Gratuluję ci, Pawle, życzę rychłego końca. Tak głupio zrobiło, nie? Czarna Góra i złe wieści. Nie ma tam wieży widokowej. Totalnie zniknęła, rozebrali ją. Także masakra, niestety. Mam nadzieję, że zrobią nową, bo inaczej totalnie nie zrozumiem budowy wieży na Śnieżniku, z którego był i bez wieży cudowny widok, 360 stopni, a walą tam futurystyczną wieżę. Schronisko PTTK pod Śnieżnikiem o godzinie 16.05, a wyszedłem 6.30 ze Złotego Stoku, no to 9,5 godziny, 38 km, 2000 przewyższeń, całkiem niezły czas. Zerówka pomogła, róbcie zerówki, kochani. Planujcie, co 300 km. Dodają energii, poprawiają samopoczucie. Same plusy i piękne widoczki. Miało padać, nie padało. Może jeszcze będzie, ale teraz to już mnie nie obchodzi, bo mam dach nad głową. Kochani, 26 dzień wędrówki. No Śnieżnik wita nas bardzo mgliście. Opuszczamy fantastyczne schronisko PTTK na Śnieżniku. Oj, cudownie mnie tu ugościli. Jak pan kierownik się dowiedział, że idę charytatywnie, to od razu rzucił herbatę, szarlotkę i stówę dla Oliwki na stół. Także człowiek z ogromnym sercem, bardzo dziękujemy. No, szalenie polecam. I mają swoje piwko. Bardzo też polecam. Wszystkich, których tu spotkałem, pozdrawiam, to było z 10 GSS-owiczów, w tym ekipa, która też idzie charytatywnie GSS, i to był youtuber, który ma 500 000 subskrybentów. Ja to jestem mały żuczek, ale liczy się jakość, a nie ilość, i szybcy podróżnicy są najlepsi. Dobra, wazelina odbębniona, my idziemy. Jedyny problem z tym schroniskiem jest taki, że nie ma gniazdek, jest tylko w bufecie, więc do 18 można ładować telefony. Ja to wczoraj przeoczyłem, no i muszę sobie gdzieś podładować telefon. Także schodzimy do Międzygórza, liczę na jakiś sklep, tam zostawię telefon, tam zrobię sobie przerwę, może. No i taki jest plan. Pada, kochani, no niestety, zaczynam powoli moknąć, ale takie życie. No dawno nie byłem przemoczony, także może dziś jest ten dzień. I nie ma się co martwić, no zdarza się, co się zmoczy, to wyschnie. I gitara, byle śpiwór był suchy, a cała reszta to tam nieważne. Po godzinie marszu z haczkiem już zrobiłem się bardzo głodny. No robimy sobie tutaj
łowsianeczkę moją ukochaną na poprawę morale, coś ciepłego zawsze się przyda. I może przestanie padać, około 8 miało przestać, jest za 15 i się totalnie nie zanosi, no ale zobaczymy. Na razie skupiam się na tym. O ładowaniu sprzętu też na razie mogę zapomnieć, ale poradzimy sobie. Nie wiem czy go widać, ale mamy tutaj dzika. I to kurde, całkiem blisko. Bardzo blisko. Skubany. Jak... Ajoła, głos! Usłyszałem ją! Jak widzicie, dziki, jakieś inne zwierzęta i tak dalej, których nie chcecie spotkać, polecam zachowywać się głośno. Maciej poczuł tampon. Agara ciki 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 ta. W prognozie zapowiadali przelotne opady 0,8 mm. Może i tak jest. Cały czas pada, tylko o, ale się zassały skubane. Tylko że szlak wiódł po polu trawiastym. Także w butach tak mokro, że takie wchodzenie do kałuży, no wchodzę i nie czuję różnicy. Byle to nie obtarło i nie będzie problemu. Z oparów gęstej mgły wyłania nam się schronisko PTTK na Przełęczy Spalona. Tutaj podobno jeden z was, szybki podróżnik Rafał, zaprosił mnie na wirtualny obiad, więc coś powinno czekać na kuchni. Zaraz zobaczymy. O, a od tych państwa mam śpiworek i serdecznie polecam. Solidna firma. O, Rafale, dziękuję bardzo. Twoje zdrowie. Wspaniały, wspaniały, wspaniały obiad. To mi się bardzo przyda. Bateryjki naładowane. Opuszczamy umowną Przełęcz Spaloną. Pogoda troszeczkę się poprawiła, bo jakoś mocno nie pada, mgła się cofa, ale jest zimno jak cholera. Tak zmarzłem w tych mokrych ciuchach, że masakra. A nie chcę się przebierać w suche jeszcze, bo jeszcze zmoknę pewnie przez 9 km. Zimko! Ja chciałbym moich dzisiejszych gospodarzy, Kasię i Marcina, przywitać w elitarnym gronie szybkich podróżników. Proszę pani, proszę bardzo. Marcinie, proszę bardzo, noście z dumą. Tak jak cudownie mnie ugościliście i słuchajcie, Marcin załatwił mi też nocleg na dzisiaj w Kudowie. Także dwa noclegi, dwie naszywki. Myślę, że to jest równowarta wymiana. Dziękujemy bardzo. Cudowni ludzie, w ogóle kocham was. Jeny, jacy szybcy podróżnicy są super. Szósta rano. Szósta, 19. Lecimy na szlak. Piękny poranek w górach Orlickich nam się robi. Tam jest najlepiej. O tak, tam jest najlepiej. Ale ogólnie, dzisiaj ma być okienko pogodowe. A później cały tydzień deszcz. Także korzystamy, cieszymy się dzisiejszym dniem i idziemy do Kudowy, 38 km. Zobaczcie kochani, co się w kałuży dzieje. Szyszki wypuszczają jakiś czarny barwnik. Totalnie nie mam pojęcia dlaczego, pierwszy raz widzę coś takiego. Dlaczego szyszki wypuszczają czarny barwnik? Siema. Kto wie, ten pisze w komentarzu. Jem sobie M&M'sy i te czerwone są barwione S120, a S120 to są zmielone robaki. Także jacyś weganie, wegetarianie powinni unikać czerwonych M&M'sów. Kurde mol, ciągle jakieś pola albo asfalt. Coś małogórski ten GSS. No jestem rozczarowany, myślałem, że za Złotym Stokiem będą już góry, a tu śnieżnik i... I dupa, i na razie gór nie ma. No niby jestem w Orlickich, no ale co to za góry? To są góry! Panie! Schodzimy kochani z drogi, która się nazywa Droga ku Szczęściu. Idziemy w zwykłą drogę. Ta też jest ku szczęściu. Każda droga w górach jest ku szczęściu, a szczególnie ta, która wiedzie do celu. O, do moich przyjaciół, do Pauli. Kurde, tęsknię. Powiem wam, że tęsknię. To jest 27 dzień podróży i ja chcę kogoś uściskać. Cześć koniki. Trochę chłodno, nie? Ale ogólnie fajnie. Coś będzie chciał?
No a jakże, no pewnie, że będzie chciał. Chyba dam więcej. Na trasie taka zgraja szybkich podróżników czekała i wręczyli czekoladki dla wędrowca i kasa dla Oliwki. Zaraz to wszystko wpłacimy, coś wspaniałego. Dziękuję wam, kochani, naprawdę jesteście super. Dostałem cudowną herbatkę z cytrynką i miłością od pani Agaty. No bardzo dziękuję. Złota kobieta. Ruiny zamku Homole. Jakbym był Paulą, to bym wam poopowiadał coś ciekawego. No a tak to. O, mogę przeczytać tablicę. Zamek Homole zbudowany został przez samego diabła. No może niekoniecznie będę czytał tablicę, ale dzisiaj jest dobry dzień. Kurczę, pogoda dopisuje, szlak jest łaskawy, łagodny, bardzo przyjemny. Nic, tylko iść i to naprawdę z przyjemnością. O, jaki żółw, siema. Słuchajcie, kochani, Kodowiec Zdrój napadła na zgraja szybkich podróżników, łącznie z Beatą, która nocowała mnie z Jankiem 2 lata temu na Głównym Sztaku Sudeckim. Tak, cudowni ludzie. I ma dla mnie skarby. Jakieś mięsko. Dobra, zajmiemy się tym. Oj, kiełbę to na pewno wezmę. Mamy tutaj wytrawną, szybką podróżniczkę, która no bardzo dużo pozytywnej energii mi przelała. Chodzi po górach, poleca innym. Jak zachęcisz innych, żeby też chodzili? No, polecam stronkę. Oglądamy wspólnie wszystkie ścieżki, które próbujemy potem powtórzyć. Ekstra, czyli no. Co? Oglądajcie szybkie podróże i naśladujcie, i próbujemy, tak? Naśladować, tak. Żadne próbujemy, robimy to. Robimy no, to. Byłam na Strzelińcu. Super, gratuluję. Jutro na Zieleniec. Brawo, no, brawo, widzicie, ja można. Wszystkiego dobrego, oglądajcie tego bloga, ludzie, jest... Marcin, u którego spałem wczoraj z Kasią, załatwił mi nocleg w Kudowie, w domu rekolekcyjnym Halka. Wchodzę do pokoju i tada! Kurde, jest masakra. A ciekawe, co jest tutaj. Jakieś żarełko. Chyba zapomniałem wam powiedzieć, że w tym zawiniątku było pyszne ciasto z owocami, z jabłuszkami. Bardzo, bardzo dobre. Dziękuję. Tak w ogóle mamy 28 dzień wędrówki, 4 tygodnie minęły, no i na dworze pada niestety, ale damy radę. Na noclegach używam zawsze swojej pościeli, żeby nie musieli prać, tak samo swojego ręcznika i tak dalej. Kończę ciacho i lecimy. Opuszczam ośrodek Halka o 6.50 i mamy tutaj szybkich podróżników, którzy czekają o 6.50, kochani. To jest niesamowite, a byłem umówiony na 6.30. 20 minut się spóźniłem, przepraszam bardzo. I fajnie, że przyszliście. Tulonko? Tulonko. Cześć. Cześć. Dawaj. Błędne skały, kochani, obłędnie błędne. Lecimy w stronę Szczelińca. Jest mokro, ale w butach trochę mokro, więc nie jest tragicznie. No kochani, Szczeliniec Wielki nam się tutaj odsłonił. Świetna góra, nie będziemy wchodzić po schodkach. No o kurde, ptasie gówno, kurde. No dobra. Fajnie, zaraz będę pewnie jadł tymi rękoma. Ból z lewej stopy się bardzo nasila. Ostre kłucie wśród stopiu przy każdym kroku. Do tego, oszczędzając lewą, właśnie prawa strzałka mi leci tutaj wzdłuż piszczela. Coraz bardziej piecze. Nie jest dobrze. Powiedziałbym, że jest nawet bardzo niedobrze. Bo kuśtykam jak stary dziad. No nic, na razie idziemy i będziemy myśleć. Jesteśmy, kochani, w górach Stołowych, w najlepszym według mnie obszarze na GSS. Te skalne grzyby, skalne bramy, różnorakie dziwne formy. O, jest to wyjątkowe w skali kraju. Lama, bardzo znana skała w kształcie głowy lamy. Ja też mam lamę, o tutaj, od Marcina i Patryka z Kudowy. Dzieciaczków, trzymam mi okulary na kapeluszu. Jak robią lamy? What does the llama say? Zobaczcie, jak to wygląda, kochani. Piękne, hajla, bajla, cudowne tereny podgórskie.
Tylko kurde, tu jest problem. I akurat stamtąd wieje, idealnie stamtąd. Zadylam. Na szczycie tej góry jest wieża, w której mógłbym się schronić przed deszczem. Bo to idzie deszcz, nie burza. Także ścigamy się z tym molochem. No cóż, złapało mnie to. 2,5 km do wieży mam. Opuszczam mój przybytek, bo w sali wagowej się skryłem. I przeciera się. Jeszcze trochę pada, ale to już jest mżaweczka, która nam nie przeszkadza. Zamkniemy tylko drzwi. Pamiętajcie, zabieracie z takich miejsc tylko zdjęcia, a zostawiacie tylko odciski butów. Nic nie niszczymy, nie zabieramy, nie piszemy i tak dalej. Zobaczcie, jaka czerwona woda. I co ciekawe, ona dopiero zaczyna spływać. Tu jest jej krawędź, która leci coraz niżej i niżej. Haha, jak to zarąbiście wygląda. Jak w porze deszczowej w Afryce. No i mamy, kochani, wieżę widokową na górze Świętej Anny, przypominającą latarnię morską, zbudowaną z lokalnego, czerwonego, zardzewiałego kamienia. Wygląda wspaniale. No i co? My nie wejdziemy. Widoczki z góry prezentują się następująco. W Słupcu śpię w pensjonacie na Połoninach, bo ulica, którą się idzie tutaj, to jest ulica Połoniny i to jest bezpośrednio na szlaku. Także przy samym szlaku wspaniały nocleg. Pokoik świeżo odremontowany, łazieneczka. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Tak gotowym trzeba być do każdej ludzkiej podróży. Tak zdecydują w niebie lub serce nie zechce już służyć. Ja tylko zniknę wtedy w starym lesie bukowym. To jakbym wrócił do siebie po prostu. Wrócę do domu. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Wszystko tam będzie jak w życiu, i stół, i krzesła, i buty. Te same nieporuszone, na niebie zostaną góry. Tylko ludzi nie będzie, tych co najbardziej kocham. Czasem we śnie ukradkiem zamienią ze mną dwa słowa. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Będą leciały stadem liście, duszyczki, szepty i w lesie. Będzie tak wielki, świsty rok cały. Będzie tak jesień. No i się wydupcyłem. Ale wślizg. No, do tego. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro.
No trochę zabawiłem, kochani, bo jest 7:30 i nam się tutaj wlewa mgła z Kotliny Kłodzkiej. Przed chwilą tego jeszcze nie było. No i lecimy. Dzisiaj Zygmuntówka, 29 km. Ogólnie zmniejszyłem marszruty, już nie będę walił 40, tylko bardziej 30, żeby dojść, żeby oszczędzać tą nogę, nie? Góry Sowie, kochani. Tutaj mamy twierdzę Srebrna Góra, największą górską twierdzę w całej Europie. No i lecimy pod fort i później tymi grzbietami w kierunku Wielkiej Sowy, ale to dopiero jutro. Dzwoniłem przed chwilą do Zygmuntówki i Zygmuntówka znajdzie kawałek miejsca dla mnie, także super, można iść. Nawet jak będzie padało już teraz, to mnie to nie obchodzi, bo śpię w suchym. Mamy, kochani, twierdzę Srebrna Góra. Nie wchodzimy do środka, bo przekracza to nasz budżet, ale czerwony szlak leci naokoło twierdzy wzdłuż murów, także też się trochę poogląda. To jest taka niepozorna ścieżynka, która leci tutaj. No zobaczcie, jak tu jest ślicznie. Czyż nie jest ślicznie? Jest ślicznie, jest ślicznie. Polska to jest piękny kraj w ogóle. Mam takie rozkminy, my wszystko mamy. Morze, jeziora, góry, pory roku. Jest śnieg, jest upał. W wielu krajach, w większości krajów na świecie nie ma takiej różnorodności jak u nas. No i znowu zaczęło kapuśniaczyć. Jeszcze nie ma tragedii. No ale mokniemy sobie, mokniemy. Kochani, mamy tutaj takiego szybkiego podróżnika, który chce zostać operatorem kamery. Trzymaj. O, i witamy serdecznie na Kalenicy. Na wieżę nie wchodzimy, bo nic nie widać. I tyle. Trzeba stąd spadać, bo jest ostrzeżenie burzowe. Lepiej nie stać przy metalowych wieżach, jak jest burza. Dziękuję bardzo. Fajne! Super, udanej wycieczki życzę. Siema. Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Chciałbym być sową, chciałbym być sową jeszcze. Kochani, Zygmuntówka, dotarliśmy. Przeciera się, aczkolwiek jeszcze trochę pada. No patrzcie, jak to ślicznie wygląda. I taki leżaczek z takim widoczkiem w Zygmuntówce. Och, petarda. Siedzimy sobie w Zygmuntówce i przyszedł do nas Janusz z wiolą, która ogarnia kolegę, który no niestety wyrżnął tak, że ma wstrząs mózgu. Także Wiola jest złotą osobą, która jest no po prostu w ważniejszym miejscu. I Janusz specjalnie przyszedł z Wiolą przywitać się, obdarować mnie kaloriami. To jest niesamowite. Bardzo ci dziękuję. Cześć, Zyga. Co tam, kociaku? Co tam? Oj, wejdzie mi zaraz pod łóżko. Kochani, Zygmuntówka jest super! Karol Piotrek z Zygmuntówki, bardzo wam dziękuję. No i koteł, ej, gdzie ty tam włazisz? No i w las pod łóżko. O cholera. Co ja teraz z nim zrobię? Siema. Hey! Jeszcze raz, jeszcze raz. Trzydziestego dnia wstajemy trochę późno, bo po 7 z lekkim kacem, no ale jak się dowiedzieli w Zygmuntówce, że dzisiaj mam urodziny, to wyczekali mnie do północy razem z domem o zielonych progach i no musieli mi zaśpiewać 100 lat i mnie upić troszeczkę. To były chyba najszybsze, bo minutę po północy i jedne z najlepszych urodzin, jakie miałem. To było magiczne, to było coś niesamowitego. I wstaję sobie w moje urodzinki z takim widokiem. No popatrzcie. Żegnamy się, kochani, z sową, mądrą głową i Zygmuntówką. Wielka Sowa 5 km. O, zaczynam żyć. Nie szkodzi, nie szkodzi. Będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie, będzie. Szybki, będzie dobrze. Szybko, łatwo i przyjemnie. Osiągamy Wielką Sowę, najwyższy szczyt gór sowich. Piękne sówki, wieża w remoncie. Niedawno się zaczął. No i dobrze, niech robią, niech robią. Lecimy dalej chyba, nie?
nie ma się co zatrzymywać. Pokażę wam coś ciekawego przy szlaku. W górach Sowich, na zboczach Wielkiej Sowy, z Przełęczy Walimskiej do schroniska Sowa, jest jedyny w Sudetach, nielegalnie wyznakowany, fioletowy szlak. Nie ma drugiego takiego w całych górach. No co ja wam powiem, kochani? Pada! Znowu pada deszcz! O, błoto! Kurde, góry suche! Zwane Małymi Tatrami, ze względu właśnie na nachylenie. Dosyć mocno drenują mnie z energii. No ale jeszcze parę górek i będzie znowu trochę bardziej lajtowo. Wszystkich, którzy znają te oznaczenia i przeszli za nimi do końca, pozdrawiam i gratuluję. Coś zauważyłem z daleka, kochani, tutaj. Jeszcze nie podchodziłem przed Andrzejówką. Zobaczymy, co tu jest. Szybkie podróże dla Oliwki, kochani. Ale czad. Nie wiem, czy tu coś jest w środku. Chyba nie. Komuś się chciało w ten deszcz robić coś takiego. No zobaczcie, jacy ludzie są cudowni. Ej, co odkryłem w ogóle? Co odkryłem niechcący? To jest opłatek. Można to jeść. Ale czad! Zaraz to zjem. Ale petarda. Ale ktoś zrobił. No i znikam. To pyszne arcydzieło. Ktokolwiek to zrobił. Genialny pomysł. Morale plus 1000. Po prostu plus 1000. No cóż, zżeramy. Kalorie. 100 metrów dalej jest drugie, ale petarda. To wezmę dla Pauli, żeby miała po powrocie z Pirenei, bo jest teraz w Pirenejach. Ale czad, ja nie mogę. Ktokolwiek to zrobił, genialny pomysł. To już jest totalnie creepy. Ja na bank ktoś tu gdzieś się czai i mnie obserwuje. Słuchajcie, idę. No jest taka biała szmata. No myślę, kurde, jakaś koszulka, śmieć. Zabiorę, zaraz Andrzejówka to wyrzucę. Odsłania ma tu tort! Tort! Kochani! Coś tu jest, jakieś kartki. Zaniosę to do Andrzejówki i zobaczymy. Tort biszkoptowy! Tort ktoś zostawił w lesie, w deszczu, na szlaku. Ja pierniczę, kochani! Jak w ogóle? Halo? Kurde, no na bank ktoś się tu czai. Nie wierzę, żeby nie. No nie mogę. Oj, dobra, przerwa w Andrzejówce na tort. Mam nadzieję, że będzie z kim zjeść. Czy ktoś się na mnie dziwnie patrzy? Cześć. Czy wiesz coś może o jakichś szybkich podróżnikach tutaj na miejscu? Może przeczytam list, co? O, jeszcze hajs! Witaj w gminie Mieroszów. O co chodzi? Co to za jakieś dziwne numerki? To dla Oliwki. Ale co z tym tortem, kochani? O, fuck. Trzeba coś wymyślić, czekajcie. No dobra, ludzi nie zabraknie, zaraz wszystkich obdarujemy. Mamy niecodzienną sytuację. Ja jestem szybki i wędruję w marszu charytatywnym z Ukrainy do Niemiec, 1200 km. To jest mój 30 dzień marszu, przeszedłem już prawie 1000 km, a idę dla 3-letniej Oliwki z mózgowym porażeniem dziecięcym, która nie może chodzić. To jest niesamowite, co się zadziało. Zorganizowaliśmy od razu talerzyki, kubeczek dla Oliwki. No i za co łaska poszedł ten tort i ktokolwiek go upiekł, to zebrał dla Oliwki 332 zł za kawałki tego ciasta. Także mega sprawa, dziękuję bardzo. Ogromna pomoc. Dobra, ja lecę do Sokołowska, bo tam szybcy podróżnicy mnie goszczą. Za miesiąc mam tutaj
Zlot szybkich podróżników mamy z Paulą. Będzie w ogóle pełne schronisko samych fajnych ludzi. I słuchajcie, no ja dzisiaj mam urodziny, więc ten tort może był urodzinowy, ale bardzo się cieszę, że poszedł dla Oliwki. Zjadłem dwa kawałki, jakby co, był pyszny. Pyszny, pyszniutki. Dobra, szukam czerwonego szlaku. 31 dzień wędrówki, kochani. Rozpoczynamy przy pokojach gościnnych Pawiogon w Sokołowsku. Tutaj spałem, bo mamy Pawi Mostek. Tutaj jest mostek z Pawim Ogonem. I jest dosyć chłodno, ale zaraz rozgrzeje nas ostre podejście na lesistą wielką. Wyrzucam sobie papierek po krówce, a tu mamy na śmietniku: uciesz się tym, co cię dziś nie boli. No, wszystkim poza lewą nogą. Czyli super, jakieś 99,8% organizmu mnie nie boli. I to jest śliczne. No zobaczcie, no Sokołowsko jest bardzo ładne, ale niestety zaniedbane. Idziemy sobie tutaj z jednym szybkim podróżnikiem. A tutaj zobaczcie, kto wyszedł naprzeciwko. Kojarzycie? Matis i Jaga. Siema. Siema. Wow. To z nimi byłem na spływu kajakowym i w ogóle super ludzie z Doliny Baryczy. Cześć, cześć. Czemu wam się chciało? Bo już niedziela, nie można siedzieć w domu. Na górze świętej Anny kościół, pod wezwaniem świętej Anny, nad Krzeszowem. Zobaczcie, jaka piękna panorama. Tam idziemy. Mega. Mega, mega, mega. I jeśli się nie mylę, to tam w tle tło widać już Śnieżkę, Karkonosze. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, kochani. Pocysterski klasztor. Oj, robi wrażenie. Potężna, potężna, zdobiona, złocona budowla. Cały kompleks w ogóle. Gruba sprawa. W Krzeszowie zatrzymał mnie taki zamaskowany motocyklista. W ogóle jaki ma zarąbisty motocykl. W każdym razie on zna osobę od tego torta. Nie chce mi powiedzieć, kto to jest. Także masakra. Ale dostałem piwko. Wiedziesz mu też takie piwko, tak? To ja może w jego imieniu. Dobra, stukniemy się. I dzisiaj wieczorem pijemy na zegarek razem z kolegą od torta. Mega, mega. Twoje zdrowie, kolego. Na pewno to oglądasz. Twoje zdrowie. Zrobiłeś mi wczoraj dzień. Mega, dziękuję bardzo. Dla osoby od torta idzie coś takiego. Honorowa naszywka szybkiego podróżnika. Witam w zespole. Proszę państwa, pod drzewkiem w czasie deszczu takich, tak, dwóch szybkich podróżników. Coś tutaj... Mamy dla ciebie jakiś specyficzny zrobiony sok z gumy jagód. Wow! Wow! To jest aronia. Aronia. Full ekstra. No. Słoiku małym. Magnes jeszcze na lodówkę do tego, ale czat, Dream Team One, bardzo polecamy. Na Facebooku jesteście, jeszcze czy coś? Nie, ale... Ale będziecie. Kiedyś... Mamy żarełko, jest cudownie, bardzo wam tak dziękuję. Nie ma za co. O, jest, jest, za miłość, za uśmiech, za energię. To tutaj się możemy podzielić zawsze. No. Dołączył do nas Marcin, też szybki podróżnik lokalny, genialny człowiek. I przywiózł mi obiad. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. O, panie, dobrze jest, dobrze jest. Pierogi zapiekane i do tego od drugiego Marcina mamy piwko z Zygmuntówki z pozdrowieniami od Piotrka. Coś wspaniałego, no i jak ja mam nie mieć sił, jak mam się Micha nie cieszyć, jak tacy cudowni ludzie są dookoła. No naprawdę, bardzo dziękuję Marcinie, jeden, drugi, Dorota, tak? Tak, dobrze pamiętam, i Hania. Cudowni ludzie, naprawdę. W Lubawce na rynku jestem, kurde, koszmarnie przemoczony. Szukam jakiejś kawiarni, żeby się zatrzymać, poszukać noclegu i kurczę, same jakieś... Lokale chyba zbankrutowały. Halo, nikt tu kawy nie pije? Ja w sumie też nie, ale herbatę bym się wypił. Jo, po tej burzy, po tym moknięciu w deszczu śpimy dzisiaj w pensjonacie nad zalewem w Bokówce. No zobaczcie, jaki mam genialny pokój. Fajnie urządzony, w kibelku jeszcze nie byłem. Kibelek zarąbisty, siema!
la la la, jak ja się bardzo cieszę. Tutaj jeszcze Marcin w Lubawce dał mi coś, powiedział, żebym zaglądnął później. No to zobaczymy, co mi dał. Nie mam zielonego pojęcia. Żarcie! Bardzo dziękuję każdej osobie, która jest dobra, nie tylko mi pomaga, ale która pomaga innym. Najważniejsze sprawy ogarnięte, czyli jestem wykąpany, pranie się suszy, co jest bardzo ważne, z butów wkładki wyciągnięte suszą się i srajtaśma w butach wyciąga wilgoć. Srajtaśmę można zmienić co jakiś czas. To jest bardzo ważne. I teraz żremy, piszemy relacje, regeneracja i tak dalej. Malutkie miasteczka pachną jak stara komoda babci, piernikiem i zakurzoną ciszą. Tutaj gołębie gruchają szeptem, wypatrując okazji do lotu. Uśpiony codziennym spokojem zegar wskazuje jedną wskazówką czas przeszły. Malutkie miasteczka pachną jak stara komoda babci, piernikiem i zakurzoną ciszą. Tutaj gołębie gruchają szeptem, wypatrując okazji do lotu. Tutaj uśpiony codziennym spokojem zegar wskazuje jedną wskazówką czas przeszły. W zapomnianych miasteczkach ludzie pamiętają o bliźni. W zapomnianych miasteczkach czas płynie inaczej. W zapomnianych miasteczkach ludzie pamiętają o bliźni. W zapomnianych miasteczkach czas płynie inaczej. Tutaj uśpiony codziennym spokojem zegar wskazuje jedną wskazówką czas przeszły. Tutaj uśpiony codziennym spokojem zegar wskazuje jedną wskazówką czas przeszły. Wskazuje jedną wskazówką czas przeszły. Wskazuje jedną wskazówką czas przeszły. Z kontuzjowaną nogą to jest podwójnie męczące, także zostaw łapkę w górę za ten wysiłek. 32 dzień wędrówki, kochani. Opuszczamy ten wspaniały przybytek w postaci noclegów nad zalewem w Bukówce. I idziemy na Zadzierną, na tą górę tutaj, z zalewu, który jest po lewej. Ładnie nam spływa mgła. Zobaczymy, jak to będzie widać z góry, czy cokolwiek będzie widać z góry. Tylko nie mam informacji od Pauli od 2 dni. Się trochę o nią martwię, kurde. No powiem wam, że podejście na Zadzierną potrafi dać w kość. Jak na razie zbieram pajęczyny twarzą i powolutku się wspinam. Jak jest jakieś męczące podejście, to krok za kroczkiem, zapętlić sobie jakąś piosenkę w głowie, śpiewać jakieś gumisie i abrakadabra, czary i magia, jesteś na szczycie. Idziemy za trójkątnym oznaczeniem zobaczyć, czy uda się coś zobaczyć. Ra ta 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 ta.
lecz mi się zwyciężą. Nagroda to sok. Karkonosze w chmurach. Ale tutaj. O, jest. Jest. Ale czad. Kochani, kto rano wstaje? Temu Pan Bóg nie tylko pajęczynami pory udaje. Taki średnio uczęszczany chyba jest ten szlak. I zupełnie by mi to nie przeszkadzało, gdyby nie to, że padało dopiero co. Wszystko tutaj ocieka od wilgoci. Także trochę to otrzepuję kijami. I się posuwam jakoś powoli. No super jest ten szlak. Tam na drzewie jest oznaczenie. Tam trzeba dojść. Po prostu panowie leśnicy chyba zapomnieli posprzątać po sobie. Tylko czekam, może gdzieś tu skręcę kostkę. Od tygodnia codziennie przemoczone buty, deszcze, masakra. No, jeszcze do środy. Kurde. Ale słuchajcie, daję radę, tak? Taki mały szczypior, 60 kilo, no teraz raczej poniżej. I daję radę i sobie idę. Jak ja mogę, to ty też możesz. Zrozumienie przychodzi z czasem. No, święta prawda, święta prawda. Ja dopiero przy marszach długodystansowych, jak mogłem zajrzeć w siebie, zrozumiałem wszystko, jak na razie. Oczywiście nie wszystko, wszystko, ale wszystko, czego potrzebowałem w danym momencie, żeby ułożyć sobie życie. I ułożyłem. I to tylko i wyłącznie dzięki temu, że chodziłem szlaki. Bez internetu, bez telewizji, bez reklam, zagłuszaczy, innych pierdół, które nie pozwalałem się skupić na własnych myślach. Jak człowiek zajrzy w siebie, to zrozumie wszystko i każdy co innego, także nie powiem ci, co ty zrozumiesz. Ale taka sceneria skłania do refleksji. Słuchajcie kochani, przyszedł do mnie Adam na Instagramie Polska On Air, fantastyczny koleś. Siemanko, i GoProwiec. Kochani, serdecznie gratuluję i dziękuję za twoją służbę. Dlaczego? Dlaczego poszedłeś do GoPro? Kocham góry. Od lat myślałem o tym, żeby wstąpić w szeregi GoPro. W tamtym roku nie było naboru, a w tym roku udało się przejść dwudniowy egzamin. No i staram się być na wielu akcjach, tak? Tak, ale to nie odpowiada na pytanie dlaczego. Kocham góry, kocham pomagać. To jest prawdziwy koksu. Także uważajcie na siebie i pamiętajcie o aplikacji Ratunek. Mam aplikację Ratunek. Raz niestety używałem, jak pani przy mnie na wyrypie złamała nogę. Także działa, jakby co, wysyła od razu waszą lokalizację do GoProwców. I szybciej docieramy do poszkodowanych, co zdecydowanie pomaga, szybciej udzieli wam pomocy. Także tak, trzymajcie się i do zobaczenia na zacie szybkich podróżników. Instalujcie aplikację Ratunek. Serio. U mnie po staremu zaczęło padać znowu. Idziemy sobie w deszczu. Hartujemy charakterek. Nie ma to tamto. Nie ma miękkiej gry, jak to mówi Grzesiek, leniwy biegacz. Nie ma miękkiej gry w górach. Kowary, kochani, więc muszę przypomnieć mój ulubiony suchar. Jak się nazywają kurze usta? Kokowary. O, mam nadzieję, że oglądacie z jakąś herbatką albo piwkiem do popicia. Właśnie Paula mi napisała, że jest bezpieczna i zdobyła trzeci szczyt Pirenejów. 3352 metry nad poziomem morza. Gratulacje, kochanie. Fajnie, że dałaś znać, bo się martwiłem. Odchodzę już od szlaku na nocleg do Czerwonego Dworku 8. No ale zobaczcie, kochani, co tu leży. Ha. 2 złote. No sądząc po stanu technicznym, po stanie technicznym, trochę już tutaj leży. Ale pieniądz to pieniądz. 2010 rok. Jestem, kochani, w Czerwonym Dworze 8, prowadzonym przez Natalię i Macieja, cudownych ludzi. I zobaczcie, jaki tu jest wypas. Wszystko jest w takim starym stylu, odrestaurowane. Jakie łóżko! Kurde, szkoda, że Pauli nie ma. Chyba jeszcze nigdy nie spałem w takim miejscu. Nie, może się jaram niepotrzebnie, ale dla mnie to jest coś... Nie pstrykniemy. 33 dzień wędrówki. Opuściłem przed chwilą Czerwony Dworek 8. No, bez niespodzianek, bo siąpi deszcz lekko.
ale tam gdzie znalazłem wczoraj 2 złote, o tu, to znalazłem teraz złotówkę. Update co z nogą? No nie jest dobrze. Czuję, że niekoniecznie powinienem iść, bo nie polepsza się, a wręcz troszeczkę pogarsza. 11 dzień jak wędruję z kontuzją. Zaczyna mnie to męczyć i fizycznie i psychicznie. Ciągły ból, cały czas boli. Współczuję wszystkim ludziom z jakimiś wyrodnieniami, bólami i tak dalej. Przesrane. Mnie też to na pewno czeka za jakiś czas. No nic. Pogadałem, trzeba iść dalej. Mam dobrą i złą wiadomość, kochani. Dobra jest taka, że nażarłem się w Karpaczu pysznych naleśników, które postawiła mi szybka podróżniczka Magdalena. Bardzo dziękuję. Zła jest taka, że pada coraz bardziej. Ogólnie dramat i ulewa. 15 km do schroniska Odrodzenie. Tam zamierzam się zatrzymać. Patrzcie, jak spod skał śmiesznie woda leci. Tutaj nic nie ma. A grunt jest tak nasiąknięty, że masakra. Tutaj leci spod korzenia, to dopiero czad. Mega. U góry boję się wiatru. Zobaczymy, z jaką siłą będzie wiało, bo jak do tego dojdzie jeszcze porywisty, lodowaty wiatr, no to można się nabawić hipotermii. Także trzeba będzie zadylać. Dzisiaj ostatni dzień deszczu, miejmy nadzieję. Dam radę, szybki, poradzisz sobie. To tylko woda, jak w kąpieli. Ciepły prysznic, złoty deszcz. Czy to aby bezpieczne? Nie wiem. Trochę się cykam. W kotle Łomniczki jest cmentarz symboliczny. Martwym ku pamięci, żywym ku przestrodze. Ludzi, którzy zginęli w górach. I powiem wam, że zaczynam rozumieć, że można zginąć w górach. Nawet nie w wypadku, ale kurde, z wychłodzenia. Przed chwilą do mnie dzwonił telefon i ręce mi nie działają. Nie mogłem odebrać, bo mi się nie zginają palce. Nie wiem, o co chodzi, kochani, ale coś takiego mi się zrobiło z telefonem. Czy od wody, czy od zimna, nie mam pojęcia, ale nie działa. Także jest dosyć duży problem, bo to jest moje główne narzędzie pracy. Wszystko naraz, jak nie urok, to sraczka. Nie wiem, czy ja tak przejdę 8 km! Koszmarnie wieje! Koszmarnie! Jest masakra! O matko! Tragedia! Tragedia w jednym akcie! O. Moi kochani szybcy podróżnicy! Robi się coraz ciekawiej! Zobaczcie, ile tu jest wody! I tego, no już... Dupa! No po prostu... Idziemy! No nic z tym już nie zrobię. Ja pierniczę. No. O, żeż ty, ale zimna woda. O, ja pierniczę. Ale. O, nie czuję stóp, nie czuję stóp. Ja pierniczę. O. O, panie. O, moje giry. Jak ja nie lubię morsować. To tylko woda, szybki. Złoty deszcz. Złoty deszcz. Myśl o Pauli. No to przychodzi kaktus do fryzjera i mówi: na jeża proszę. Mam pytanie, kochani. Jestem przemoczony dokumentnie i mi się lać chce. W ogóle ściągać spodnie do lania czy nie? Bo to chyba wszystko jedno. Słonecznik, czy tam słoneczniki Van Gogha, czy kogoś. Nic mnie już nie obchodzi. Nic nie ma sensu. Poza tymi malutkimi kamyczkami, poza tymi drobnymi, pięknymi istotami.
już mi odbija. Co ja tu robię? Co ja tu robię, kochani? Oliwka, to dla ciebie. Zachciało mi się być podróżnikiem. O, trzeba było brać tą zerówkę w Karpaczu. Trzeba było zostać tam na dole. Jutro ma być piękna pogoda. Jutro ma być ślicznie i stwierdziłem, to od jutra już na luzie, ten jeden dzień to se mogę teraz przepękać w deszczu. No, jak cholera! Wiecie, jaka ta woda jest zimna? Tu jest 5 stopni. Udało się i to naprawdę się udało. Odrodzenie. Jeszcze tylko trzeba zobaczyć, czy mnie tu przyjmą, bo nie da się dodzwonić. Śląskie chrupki. O, odrodzenie, odwróć mnie, kurde. No, problem z telefonem. On teraz sam leży i coś tam robi i co chwilę to się samo robi. Problem polegał na tym, że do gniazda karty SIM i karty pamięci wlała się woda i stworzyła chyba jakieś zwarcie. Wierzę, że z czasem się to naprawi. Mam nadzieję, że z jakimś rozsądnym czasem, żebym jeszcze napisał relację. Pojawił się taki mleczny poblask tutaj. To jest para wodna i niestety te obiektywy też dostały, szerokokątny na pewno. Mam wodę w telefonie, a było w kurtce, było wszystko, ale po prostu taka woda, że masakra. Jakbym wiedział, że tak się stanie, to od razu do wora bym wsadził. Mądry szybki po szkodzie. Pierwszy raz mam taki problem z telefonem. I to jest ogromny problem, bo to jest podstawowe narzędzie mojej pracy. Żeby się nie rozchorować po tym wszystkim, myślę, że to jest dobry moment na syrop z aroni od Dream Team Van. Spróbujemy sobie trochę do herbaty dolać. O, podobno jest dosyć wytrawny. O, o, cierpki jak cholera. Gorzkie lekarstwo to najlepsze lekarstwo, nie? Sukces, zobaczcie na to. La 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 la. Ciach. I można pisać relacje. Tak to wygląda, kochani. Ciach. I klepię sobie w taką klawiaturkę przez 2 godziny. I później wieczorem macie co czytać przez 10 minut. Ale się cieszę, nawet nie wiecie. On jeszcze się czasem wyłączy, czasem włączy. Pewnie nie powinienem jeszcze z niego korzystać. No ale odbiorcy czekają. Mam nadzieję, że to przeżyje. No nie jest dobrze, kochani. Jest dzień następny i telefon nie działa. No doszło do jakiegoś zwarcia w środku, a już działał jak złoto. Wszystko, no napisałem relację, ponad 2 godziny wrzuciłem. No jestem zmartwiony. No ale nic to, nic to. Ech, szybki, szybki, kurde, ale mi wychudły nogi. Ciężko, powiem wam, ciężko. Nie zawsze jest tak różowo. Opuszczamy ten piękny przybytek nazywany odrodzeniem. Lecimy do Szklarskiej szukać serwisu GSM. Bardzo wieje, jest mgła, ale nie pada, to najważniejsze. I ma dzisiaj nie padać, więc liczę, że buty, które genialnie wyschły w suszarce, świetną suszarnię tutaj mają, to będą już suche. Może fajnie by było, nie? Ale wieje! Masakra! Według prognozy miało wiać 90 na godzinę i myślę, że minimum tyle. Minimum. Od schroniska nie spotkałem ani jednej osoby. Od 2 godzin. O, zobaczcie, co my tu mamy. Mega. Oj, kiciuś, ty chyba nie wiesz, co robisz. Jak chcesz iść, to idź. Wszedłem kupić pocztówki, ale pocztówki za 4 zł to trochę przesada. Proszę bardzo. Wodospad Kamieńczyka o wysokości 27 metrów. Jestem w Szklarskiej, słuchajcie, jest dobra i zła wiadomość. Dobra jest taka, że są tu takie słodkie sówki, a zła jest taka, że nie ma żadnego serwisu telefonów ani nic w tym stylu. Także dupa
I to bardzo niefajna taka. Uf. Kojarzycie Magdalenę, która. Tutaj jest, kochani. Wczoraj jadłem naleśniki od tej pani w Karpaczu. Okazało się, że mieszka w Szklarskiej Porębie. Wpadła na mnie totalnie przypadkowo po drodze do sklepu i ma zbędny telefon. Także właśnie mi przyniosła telefon. Coś niesamowitego. Dziękuję, Magda! Ale ekstra, po prostu petarda. No mój dalej nie działa. Może się teraz włączy. Nie włączy się. Trudno. No, kochani, 35 dnia opuszczamy willę odkrywców w Szklarskiej Porębie. Tutaj spałem, bo tutaj była szybka podróżniczka Anka z kolegą Piotrem. Zaprosili mnie do siebie do pokoju. Obsługa hotelu się zgodziła, także spałem sobie z nimi, jadłem sobie z nimi, było super. Pogoda rewelacyjna i ma być dzisiaj ładnie, ma być dzisiaj słoneczko. Mam telefon od Magdaleny, telefon firmy Median, coś takiego. Median, pierwszy raz taki widzę. Dobra, wracamy do szlaku w Jeleniej i lecimy na Izery. Dzisiaj trzeba przejść całe Góry Izerskie, skończyć 7 km za Świerodowem. Mam 106 km do przejścia w 3 dni. Ja sobie idę, a tu jacyś szybcy podróżnicy mi machają. Siema! O, dzięki bardzo! Udanego dzionka, siema! Mega! Kurde, jesteście kochani! I już jest siła na podejście. No i co ja wam mam opowiadać? No główny grzbiet Izerów wygląda mniej więcej tak, prawie cały czas. Tu się za dużo nie dzieje, jest dość płasko. Jeszcze mgła, nic nie widać. Po prostu idziemy sobie zakończyć GSS i tyle. Jesteśmy, kochani, na Stogu Izerskim. Schodzimy teraz do Świerodowa, gdzieś tu na dole. I później zawijamy takiego rogala, już raczej po nizinach, delikatnych wzgórkach. No, ale lecimy do schroniska tutaj na stogu, bo krecik puka w taborecik. Trzeba go wypuścić, bo zaraz zrobi się nieciekawie. Toaleta płatna, kochani, 1 zł. I pamiętacie tą złotówkę z Czerwonego Dworku, która leżała zardzewiała? Zobaczymy, czy to może jest jej moment. Jest! No, kochani, jesteśmy w Świerodowie. Jesteśmy w Świerodowie, w pamiętnym miejscu. Tutaj widać zamalowaną kropę głównego szlaku sudeckiego. Tutaj rozpocząłem swój pierwszy w życiu marsz długodystansowy. Tutaj otworzyłem nowy rozdział w moim życiu, który ukształtował mnie zupełnie na nowo. I się zmieniłem o 360 stopni. I tutaj narodziła się tradycja lizania kropy, o którą mnie często pytacie. Szybki, dlaczego? Dlaczego tu liżesz te kropy? Odpowiedź brzmi: nie wiem. Zrobiłem to spontanicznie i bezmyślnie i tak już zostało. Także ja dużo rzeczy robię spontanicznie i bezmyślnie. Nie ma się co doszukiwać większej głębi, o ile sprawia ci to radochę, rób to, cokolwiek by to nie było, o ile nie krzywdzisz drugiego człowieka. Mamy to, główny szlak sudecki imienia Mieczysława Orłowicza. Tutaj zaczyna się lub kończy. Ha, dla mnie kończy się GSS, tik, ale nie kończy się ta przygoda. Lecimy dalej, kochani, lecimy dalej w kierunku Bogatyni. Ach, mega. Normalnie bym wsiadł tutaj w pociąg i pojechał do domu. Ale nie, tym razem jeszcze 2 dni wędrówki. 2 dni. Dziwne tak iść dalej, ale w sumie fajne, polecam. No dobra, za wsią Pobiedna, która jest w sumie gdzieś tutaj, rozkładam się na po prostu kawałku pola. Tam jest zachód, czyli wschód jest gdzieś tam. Chciałem po drugiej stronie drogi, żeby mieć piękny widok na wschód nad Izerami, ale tam jest strasznie podmokły teren. Tutaj się przeniosłem, tutaj już jest lepiej. Jesteśmy już zakwaterowani, no i jest dziwna sprawa. Pierwszy raz coś takiego mam. Ściągnąłem skarpety i lewa stopa jest cała w takim białym czymś. Nie wiem, czy to chyba mój naskórek, bo się jakoś tak dziwnie łuszczy. A prawa w ogóle.
Czy to jest grzybica? Ale w ogóle mnie nie swędzi. Czemu mi się zrobiła biała skóra? Rano tego nie było. Jest gdzieś w 9:30. Używam czerwonego światła, żeby nie było mnie widać z daleka, bo czerwone światło mniej się rzuca w oczy. Umyłem już ząbki, powiesiłem torbę z żarciem na drzewie na gałęzi na zewnątrz, tak żeby mi tu żadne gryzonie nie właziły. Ciągle sarny się kręcą dookoła, ale to nie jest problem. Idę spać. Mam nadzieję, że obudzę się za pełne 8 godzin i nie będzie żadnych niespodzianek. Dobranoc. Trzeci dzień, już deszcz pada, szlak pod górę wiedzie wciąż. Jedna myśl nam pomaga, w szaku celu jest nasz dom. Tam przyjaciół moc na nas czeka, którzy zawierzyli snom i wraz z nami zbudowali o zielonych progach dom. Tam żyją ciągle górskie pieśni, ciepłe słowa, dźwięczny śmiech. Przy kominku opowieści, których odnajdziemy sens. Do wieczora, może dłużej, trzeba będzie jeszcze iść. Dom nasz jest na tamtej górze i dotrzemy tam już dziś. Tam przyjaciół moc na nas czeka, którzy zawierzyli snom i wraz z nami zbudowali o zielonych progach dom. Tam żyją ciągle górskie pieśni, ciepłe słowa, dźwięczny śmiech. Przy kominku opowieści, których odnajdziemy sens. Łatwiej iść, kiedy miłość jak latarnia z okien lśni. Już za nami dróg zawiłość i otworem stoją drzwi. Tam przyjaciół moc na nas czeka, którzy zawierzyli snom i wraz z nami zbudowali o zielonych progach dom. Tam żyją ciągle górskie pieśni, ciepłe słowa, dźwięczny śmiech. Przy kominku opowieści, których odnajdziemy sens. Dzień dobry, kochani. Godzina 6:15. Jest 10 stopni Celsjusza. Śpiworek dał radę. Wszystko nam tutaj ocieka od rosy, bo jestem na środku pola. Tutaj mamy narodziny słońca. Kochani, po prawej Góry Izerskie. Och, cudownie. Dobrze, że grzej słoneczko, grzej. Wyspałem się dzisiaj jak bąk. Naprawdę, ponad 8 godzin. Będzie dobrze. Będzie dobrze. I rozgryzłem, czemu mam białą stopę lewą, a prawą w ogóle. Bo lewą smaruję opokanem. I to albo pozostałości maści, albo prawdopodobnie, z tego co widzę, łuszcząca się skóra. Także już wczoraj wieczorem nie smarowałem, dzisiaj też nie smaruję. I w sumie nie czuję żadnej różnicy. Także chyba koniec tej chemii. No cóż, ten piękny dzień zaczniemy trochę późno, bo jest 7:05, a ja muszę sobie zrobić herbatkę. To jest życie. Tak trzeba żyć. Hashtag. I przed godziną 8:00 opuszczamy miejsce naszego spoczynku. Leave no trace, nie zostawiaj śladu, poza wygniecioną trawą, która zaraz się podniesie. Zero jakichś papieżaków, śmieci, miejsca ogniskowego, nic.
Na rynku w Leśnej śniadanko. Mamy bułeczki słodkie, mamy rzeczy. Tutaj w ratuszu mi się ładuje telefon, także jest gitara. Niech się ładuje, ja zjem i lecę dalej. Fajne sprawy. Ogólnie urzędnicy w takich turystycznych miejscowościach są proturystyczni, więc jeśli czegoś potrzebujecie, toaletę, telefon, cokolwiek, to zazwyczaj z nimi załatwicie. Przy szlaku mamy taką piękną jabłonkę. Zdziczałą. Tu jest takie czerwone jak cegła. Spróbujemy je hapsnąć. To jest jabłko! Kochani, ale będzie jedzone. Wyczeć w koszulkę i jeść. Jak ze starych dobrych czasów. Zarąbiste. Słodziutkie i chrupiące. Zawidów i... Czy to już nie trąci trójstykiem? Czy to nie trąci? Oj, trąci. Trąci. O, już niedaleko, szybki. Ja wierzę, że ta ławka z Anielicą nie jest tutaj bez przyczyny i to jest odpowiednie miejsce i czas, żeby podziękować wszystkim aniołom szlaku, które spotkałem na swojej drodze razem z Paulą, wszystkim co do jednego. Jest was tak dużo, że nie jestem w stanie spamiętać ani wymienić wszystkich, ale bardzo wam dziękuję. Fajowo, że jesteście. Dzięki wam ta podróż to była podróż i przyjemność, a nie walka o życie i nie wiem, jakieś ryzyko nieukończenia trasy. Zawsze, kiedy potrzebowałem pomocy, właśnie szlak czy opatrzność zsyłały mi anioła. To jest cudowne, to jest piękne. I każdemu życzę takich aniołów na swojej drodze, jak ja spotykam. Pamiętajcie, że prawo przyciągania działa, dobro przyciąga dobro, zło przyciąga zło, więc bądźmy wszyscy dobrzy i miejmy ze sobą do czynienia. Mam cudowny nocleg, tutaj fantastyczna pani gospodarz. Zobaczcie, jaki widok. Wilka stawy. Stawy rybne, fantastyczne, z kempingiem. Dostałem pyszną zupę pomidorową. No petarda. Śpię sobie w tym czerwonym domku. Coś niesamowitego. Bardzo dziękuję. Właśnie się wykąpałem, kochani. I jakby co, to jest jeszcze robione. Pewnie jak to oglądacie, to już jest zrobione. I ten nocleg różni się od wszystkich pozostałych, bo jest ostatni, a to znaczy, że nie robimy prania i zamiast prania mamy ucztowanie. Mam bułkę słodką oczywiście, ale wziąłem ciacho, no troszeczkę nie przeżyło, ale zjem sobie ciacho i opiję wszystko jogurtem pitnym. Jakoś nie mam ochoty na piwko dzisiaj. Pewnie zastanawiacie się, co czuję. W ostatnią noc na szlaku. Jutro koniec, jutro meta. Jeszcze nie wiem. Jestem cały czas w takim biegu, w takim rozpędzie tym marszowym. Myślę, że jutro też tych emocji dużych nie będzie. Te największe emocje przyjdą tak po 3-4 dniach, jak do mnie dotrze, że to już, że to koniec. Wstanę rano i nie będę musiał nigdzie iść, a później przyjedzie Paula i wtedy nagram dla was podsumowanie, które usłyszycie za niedługo i wtedy w tych emocjach no będę przemawiał z głębi serducha. O kurde, ale delikatny. Myślicie, że 3 sekundy leżało? No, myślę, że nie. Dzień dobry, kochani! 37 dzień wędrówki. My opuszczamy Wilka Stawy. Już tutaj piękny wschód słońca. No niestety staw już jest spuszczony, bo jesień, ale dzień zapowiada się miodnie, żeby skończyć marsz. Co wy na to? 32 km do mety. Lecimy. Maszerują strzelcy, maszerują. Coś mi lewa łydka nie działa. Kochani, co oznacza taki znak? On nie jest do góry nogami czasem? Bo wiem, że to jest znak jakiś ostrzegawczy, ale...
Ale zazwyczaj coś w nim jest. Powinna być jakaś żaba albo zakręt. Jesteśmy na zaporze Niedów, na zbiorniku Niedów i szybki uczy, szybki bawi, szybki nigdy cię nie zostawi. Mamy tutaj takie ząbki. Dlaczego? Co to jest? To jest przelew awaryjny. Jakby wody przybierało i spust nie nadążał jej zrzucać, to tędy woda się przeleje górą. A dlaczego są takie ząbki? Żeby ta krawędź przelewowa była znacznie dłuższa i więcej wody może się przelać i jest to bezpieczniejsze. Ach, jak ja lubiłem studiować ochronę środowiska. No, na mapie tutaj powinien być zielony szlak, ale tak średnio bym powiedział. Jest tylko zroszona rosą trawa, także zaraz w butach będzie chlupać. O, jeżyny i krótkie spodenki. To nie jest najlepsze połączenie. Elektrownia Turów, proszę państwa. Produkuje chmury i prąd. Nie wiem, czy to widzicie pod słońce. O, jesteśmy na Alei Trzech Państw. Czyżby to już nie było daleko? Czyżby to już tu? No już prawie, już prawie. Tak wygląda, kochani, ostatni kilometr. Idę szlakiem, który też istnieje głównie na papierze, a tak to jeżyny i pokrzywy. No zobaczcie, szlak jest, ale ścieżki brak. Nul! To już tutaj. To już tutaj. Trójstyk. Polska, Czechy, Niemcy. Oj, ale się cieszę, ale się cieszę. To jest coś niesamowitego. Jest! 1220 kilometrów! Ale czas! Kochani, mega, 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 mega. Dziękuję wam bardzo. Jesteście kochani. Jeszcze tylko wyliżę ten kamień i jestem cały wasz. Mamy to, mamy to. Po to tu przyszedłem. Oj, niesamowite, niesamowite. Bardzo dziękuję. Jest tu mnóstwo osób, niektóre znam, inne nie. Ale mamy tutaj Rafała z firmy Venti & Welt, która jest sponsorem akcji charytatywnej. Oni sami do mnie napisali: słuchaj szybki, rzucamy 2 zł za kilometr i gitara. Także dają 2,5 tysiąca praktycznie, sami z siebie. I moi odbiorcy to nie jest target ich firmy, która jest przemysłowa. Moje pytanie jest dlaczego? Dlaczego? Jest to dobry cel, wspaniały człowiek, który dokonał tej niesamowitej rzeczy. No i przede wszystkim cel, no, trzeba wspierać, pomagać jak się tylko da i żeśmy w trójkę, bo jest nas trzech, zdecydowali, że właśnie podejmiemy się tego i wesprzemy tą wspaniałą akcję. Ekstra. Słuchajcie, kochani, bądźmy takimi ludźmi jak ekipa Venti & Welt, bo to naprawdę, cały czas powtarzam, jak świat ma być dobry, to ktoś to dobro musi w niego włożyć. I właśnie to wszystko to są ludzie, którzy to robią. Dziękujemy bardzo. To my dziękujemy. Siedzimy sobie tak przy ciachu i pewnie się pojawią komentarze, a czemu nie ma Pauli, a czemu nie ma moich rodziców? Paula jest w Pirenejach, a rodzice w Egipcie. Rodzina podróżników. I bardzo dobrze, niech zwiedzają świat, niech podróżują. I to jest cudowne. Mam taką rodzinę teraz dzisiaj. Dostarczam. Pojedli, popili, wracamy do domu. Bardzo dziękuję każdemu za obecność. Wracam z tymi jegomościami, ale naprawdę wszyscy są super. Ogrom pozytywnej energii od was dostaję. I jak tu się nie uśmiechać? No jak tu się nie uśmiechać? No nie da się nie uśmiechać. Dobra, jedziemy do domu. Odbieram Paulę z pociągu i nagramy dla was jakieś podsumowanie, już jak te emocje pierwsze opadną i będę miał coś mądrego do powiedzenia. Idę przywitać Paulę na dworzec, no i trzeba się zaopatrzyć w odpowiedni ekwipunek. Nie wiem, czy ładny, nie mi ma się podobać, ale mężczyźni, dawajcie swoim kobietom kwiaty, jakiekolwiek, przy każdej okazji i bez okazji. A tutaj naprawdę mamy przepis na udany związek, kwiaty i dorodna kolba. Jak najczęściej. Jest! Jest! Trzymaj, kochanie, dla ciebie. I co powiesz, czy masz może ochotę na dorodną kolbę?
Nie wiem, co lepsze. Kochani, dziękujemy, że dotrwaliście do końca. Zapraszamy teraz na małe podsumowanie wyprawy. W 37 dni przeszedłem 1220 km, co wliczając dzień 0 daje średnią marszrutę w wysokości 33 km dziennie. Wspólnie z Paulą przeszliśmy 520 km, a samotnie przeszedłem 700 km. Przewyższeń wyszło łącznie około 40 400 metrów. Tutaj mamy kilka wskazówek dla osób chcących przejść podobną trasę. Prezentujemy Wam rozpiskę całego marszu z podziałem na odcinki. A tutaj z kolei jest lista polecanych przez nas miejsc noclegowych na Głównym Szlaku Beskidzkim i Głównym Szlaku Sudeckim. Mogą się one przydać osobom, które zechcą przeżyć podobną przygodę, do czego Was gorąco zachęcamy. Jeśli chodzi o akcję charytatywną, to uzbieraliśmy blisko 36 tysięcy złotych, które zostały przekazane na rehabilitację Oliwki i mocno przyczyniły się do jej walki o normalne życie. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, ze szczególnym ukłonem do sponsorów głównych, czyli firm Decathlon Polska, Venti & Welt oraz Air Addiction. Ale przede wszystkim ukłon należy się też szybkim podróżnikom, którzy brali udział w licytacjach charytatywnych oraz wspierali nasze przejście, dzięki czemu doniosłem do mety 500 zł, które zgodnie z obietnicą również przekazałem na nasz wspólny cel. I tutaj przechodzimy do przemyśleń z trasy. Ten marsz diametralnie różnił się od wszystkich poprzednich, bo był bardzo społeczny, jeśli można tak powiedzieć. I to nie tylko dlatego, że szedłem z Paulą, ale dlatego, że ilość wspaniałych interakcji z ludźmi na trasie była po prostu przytłaczająca. Poczuliśmy, że istnieje już nawet nie społeczność ludzi gór, a wspólnota. I najważniejszym przemyśleniem, które towarzyszyło nam każdego dnia marszu, jest dobroć. Wszechobecna, bezinteresowna, szczera i potężna dobroć. Ludzie są dobrzy. Wędrując przez całą Polskę wzdłuż południowej granicy, każdego dnia na szlaku spotykaliśmy wiele sygnałów dobroci. Nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiej ilości ciepła i życzliwości od w gruncie rzeczy obcych osób. Często ludzie, których zapytaliśmy o nocleg, bez wahania po wysłuchaniu naszej historii oferowali ciepłe łóżko, a także wikt i opierunek. Bezinteresownie. I to wszystko nie dlatego, że jesteśmy blogerami. Dlatego, że jesteśmy ludźmi. Zwykły uśmiech, życzliwe pytanie, rada, w którym miejscu uważać na błotnistą ścieżkę, podzielenie się posiłkiem czy propozycja noclegu. Te wszystkie drobne gesty sprawiają, że wśród wędrowców wytwarza się społeczność. Społeczność nieopisana żadnymi normami, zasadami czy kodeksem postępowania. Społeczność ludzi, którzy wędrują po górach w różnym kierunku, ale w tym samym celu. By cieszyć się chwilą, podziwiać widoki, ale także odnajdywać siebie. Nie tylko siebie samego, ale także siebie nawzajem. Drugiego człowieka, który towarzyszy Ci podczas wędrówki, którego mijasz na szczycie, albo tego, który zapyta Cię o drogę. Wszyscy podążamy tym samym szlakiem do osiągnięcia naszego celu, nie tylko w górach. Przenieśmy tą dobroć i życzliwość górską na nasze życie. Każdy z nas podąża własną ścieżką ku spełnieniu swoich marzeń i pragnień. Pomagajmy sobie wzajemnie. Uśmiechnijmy się do wędrowców mijanych na ulicach miast. Uczyńmy dobry gest. Pomóżmy komuś, kto potrzebuje pomocy. W pracy, w domu, na ulicy. Nie zapominajmy o tym, czego się nauczyliśmy. To my kreujemy rzeczywistość innych osób. Więc zadbajmy, żeby była dobra. A oni odwdzięczą nam się tym samym. Bo dobro wraca, często ze zdwojoną siłą.
A jak szlak wpłynął bezpośrednio na mnie? Na początku filmu, pierwszego dnia marszu, wspominałem, że na pewno się zmienię, ale nie wiem jeszcze jak. No cóż, no teraz już wiem jak. I właściwie to nijak. Po powrocie do domu nie zmieniłem pracy, nie wyjechałem na drugi koniec świata i co najważniejsze, nie rzuciłem Pauli. Po prostu zrozumiałem, że jestem w odpowiednim miejscu swojego życia, z odpowiednią osobą. I ta myśl paradoksalnie zmieniła całe moje podejście. Zrozumiałem, że chcę inwestować całego siebie w to, co mam obecnie. Żyć na 110%, tak jak ci wszyscy coachowie polecają. Utwierdziłem się w przekonaniu, że chcę wieść życie podróżnika i zwiedzić cały świat. Przyszły rok na pewno zaowocuje wieloma zagranicznymi wojażami, które zresztą są już częściowo zaplanowane. Zrozumiałem też, że maksimum szczęścia mi da, jeśli zrobię to z Paulą. Jeśli spędzimy razem życie, nie tylko przyszły rok. I tak, po skończeniu marszu, oświadczyłem się Pauli. A ja powiedziałam tak. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy. Wreszcie po latach szukania wierzę, że odnalazłem swoje miejsce. Nasze miejsce. I tego samego życzę Tobie. Jeśli żyjesz w pułapce praca, dom, spanie, praca, dom, spanie, odetnij się od codzienności. Może na szlaku, a może na łódce, na rybach, rowerze, w dżungli, czy tam gdziekolwiek chcesz. Po prostu spójrz wewnątrz siebie z nowej, czystej perspektywy. Bez zagłuszaczy, reklam, telewizji, internetu, TikToka i modnych ostatnio reelsów na Instagramie. Odkryj swoją unikatową odpowiedź na klasyczne pytanie, co chcę w życiu robić? I zacznij to robić. To może nie być proste. Pewnie nie będzie proste. Nic, co wartościowe, nie przychodzi łatwo. Mi spełnienie marzenia o życiu podróżnika zajęło 5 lat konsekwentnej pracy. I mówię ci, warto. Warto podążać do realizacji marzenia, nawet latami, bo satysfakcja po osiągnięciu życiowego celu jest nie do opisania. Na koniec życzę ci uporu, bo uparty człowiek może osiągnąć wszystko. Ty możesz wszystko. Mamy nadzieję, że spodobał się Wam nasz film. Jego stworzenie kosztowało nas wiele godzin pracy, zarówno pod kątem przygotowań do wyjazdu, jak i montażu całego materiału, ale myślimy, że było warto. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nas wspierali podczas całej wędrówki, zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom, które nas ugościły. Dziękujemy także tym, którzy przyczynili się do powstania tego filmu. Przede wszystkim patronom szybkich podróży, których wsparcie umożliwiło nam zrealizowanie tego projektu. Świetną oprawę muzyczną zapewnili nam Dom o Zielonych Progach, Dusza Moja i Grzegorz Bukowski, za co bardzo dziękujemy. Pragniemy nadal rozwijać się i tworzyć. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za zostawienie łapki w górę, komentarza i polecenie naszego filmu dalej znajomym górołazom. Nakarmmy algorytmy YouTube'a dosyta i być może pozwoli to odmienić czyjeś życie. Może odmieni nasze życie. Jeśli chcecie, abyśmy nie byli ograniczani urlopem i mogli tworzyć takie filmy częściej, zachęcamy Was do wsparcia na Patronite. Wszystkie linki znajdziecie na dole. Będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie. To realnie przybliża nas do realizacji kolejnych wyjazdów i spełniania marzeń. Trzymajcie się cieplutko. Mamy nadzieję, że u Was wszystko dobrze i że zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku Szybkich Podróży. Cześć! Cześć!